I jestem na wizji, a więc witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii Dachowski Pyta. To będzie już chyba 17 odcinek, a moim gościem dzisiaj jest... Stanisław Gadziński, witam. O, brawo Stasiu, tak głośno powiedziałeś, że aż mi ucho upadło, ale to dobrze, bo będzie przynajmniej Cię lepiej słuchać niż mnie, bo zawsze są te problemy z głosem. Staszku, powiedz, co robisz? Generalnie jestem trenerem przygotowania motorycznego. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, natomiast działam zdecydowanie w obszarze przygotowania motorycznego. Zajmuję się generalnie pracą ze sportowcami. Miałem też okazję i epizody pracy z ludźmi, z powiedzmy ludźmi aktywnymi, z przeciętną populacją. Natomiast generalnie to jest to, co robię i to, co chcę robić, to jest praca ze sportowcem. Okej, ale skończyłeś inną uczelnię. Tak, skończyłem uczelnię. Wtedy nie było jeszcze uczelni przygotowania. Wtedy jeszcze nie było. Generalnie dzisiaj też dalej nie ma jeszcze takich uczelni. Wiadomo, że idzie to w tę stronę i myślę, że jest szansa, żeby to się tak rozwijało. Pracują ludzie nad tym, bo naprawdę środowisko przygotowania motorycznego się rozwija mocno w Polsce. No cóż, ja skończyłem fizjoterapię. Generalnie jestem z tego bardzo zadowolony, bo uważam, że to jest świetne jakby podstawa do tego, co robimy dalej, ale to może o tym później. Generalnie skończyłem fizjoterapię, bo wiedziałem, że chcę pracować w sporcie, ale nie widziałem tak naprawdę innej możliwości, żeby zrobić inne studia. No nie było właśnie innych opcji, jeśli chodzi o połączenie jakichś treningów, fizjoterapii. Dla mnie nie było, wychowanie fizyczne nie było tym, co by mnie spełniało, więc... Tam jeszcze turystyka zawsze jest na... No jest jeszcze turystyka. Podróżować lubię i na szczęście praca w sporcie się z tym wiąże, ale jakby myślę, że niepotrzebne mi były do tego aż takie studia. Co to było najtrudniejsze na studiach fizjoterapii? Bo skończyłeś studia, to nie są proste studia, więc co było najtrudniejsze dla Ciebie? Najtrudniejsze, no jeśli chodzi o przedmioty, no to myślę, że najtrudniejsza, ale też najbardziej cenna anatomia, fizjologia, którą doceniam teraz bardzo, 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 gdzie... Jeździ się teraz na szkolenia, gdzieś tam słucha się, czyta różnych rzeczy i okazuje się, że wszystko to było, tylko że inaczej nazwane, może mniej troszeczkę kolorowe, że tak powiem, no i w bardziej stresujących warunkach, no bo wiadomo, uczelnia jest uczelnią. Natomiast no generalnie jakby to na pewno są takie rzeczy, które najbardziej gdzieś tam mi były najtrudniejsze. No. Trzeba było przez to przebrnąć, to wiadomo, na początku studiów to są takie rzeczy, być albo nie być trochę na studiach. No ale no bez tego nie pójdziemy dalej, na pewno to była ta podstawa. Najtrudniejsze, najbardziej potrzebne na dzień dzisiejszy? Generalnie z tego, co było na studiach, to myślę, że generalnie tak. No. Wiele było tych przedmiotów, których gdzieś tam się wyciągało pojedyncze rzeczy, natomiast no, według mnie bez opanowania jakby tego, co było na tych podstawach na pierwszym roku z anatomii i z fizjologii, później z fizjologii wysiłku, no to jest jakby według mnie największa wartość całych tych studiów w moim przypadku, bo wiadomo, że są osoby, które pracują zupełnie inaczej, większość osób pracuje zupełnie inaczej, w sensie manualnie na przykład, albo po prostu jako fizjoterapeuci, no to na pewno robi różnicę. Natomiast w moim przypadku to była taka podstawa, tak myślę. A co byś zmienił w tych studiach? Co byś chciał, żeby było inaczej, co dzisiaj by ci pomogło? Co uważasz, że było kompletnie niepotrzebne, albo uważasz, żeby trzeba było coś jeszcze dodać, żeby te studia były pełniejsze i dały Ci pełniejszy obraz tego, co da się robić po studiach fizjoterapii na przyszłość? Z punktu widzenia mojej pracy, twojej czy z punktu widzenia fizjoterapii? Tylko i wyłącznie Twojej pracy. Z punktu widzenia mojej pracy twojej nie osoby. Chcę mówić może o tym, co bym chciał usunąć, no bo jakby nie moja w tym rola, natomiast to, co bym chciał dodać i mam nadzieję, że może kiedyś w przyszłości będę miał okazję też w jakiś tam sposób się do tego przyczynić. To na pewno elementy takiej pracy, nauki, jak pracować z pacjentem, czy w moim przypadku powiedzmy z podopiecznym, w kontekście i jakości przekazu, jakości kontaktu z człowiekiem, ponieważ było dużo podstaw psychologii, była socjologia, tego typu rzeczy, natomiast z punktu widzenia potem przełożenia tego na życie, coś, co mnie teraz bardzo interesuje i uważam jakby największy progres, jaki można później już zrobić na kolejnym etapie, to właśnie szukanie tych zależności, jak przekazywać informacje, jakich wskazówek używać do tego, żeby przekazać komuś coś, czy poprawić, czy skorygować, no to jest taka rzecz, której na pewno brakuje na studiach, którą na pewno bym chciał, żeby było więcej. Sposobów uczenia się, no na to siebie i właśnie uczenia innych, to, na to też są pewne strategie, których można się nauczyć, można je przedstawić, natomiast no, tego często nie ma, no, zazwyczaj raczej nie ma, chyba że mamy szczęście trafić na bardzo fajnych prowadzących, którzy robią to od siebie. No i też no właśnie takie praktyczne trochę przedstawienie, no generalnie sportu, mimo że byłem na WF-ie, na pewno jest więcej niż na innych uczelniach, ale i tak z punktu widzenia prowadzenia na przykład zajęć, czy pojedynczych, czy jeden na jeden, nawet treningu, czy ćwiczeń, czy pracy w grupie, bo to jest zupełnie inna specyfika pracy, której też niestety nas nikt nie uczy na studiach, no to byłyby bardzo cenne rzeczy.
to na pewno wymaga tego, żeby prowadziły te zajęcia osoby, które mają takie doświadczenie pracy w różnych miejscach. No i mam nadzieję, że to w tę stronę pójdzie, że coraz więcej takich ludzi gdzieś tam będzie się młodych, którzy chcą coś takiego przedstawić na uczelni, pojawiało. I myślę, że akurat na uczelni, bo ja skończyłem krakowski AWF, się to zmienia i to w tę stronę gdzieś tam idzie szybciej bądź wolniej, ale coraz ciekawiej pod tym kątem, z tego co słyszałem, się dzieje. To te techniki miękkie uważasz, że są, bo tu kiedyś padło takie pytanie, jakie zadałem Jakubie, czy co jest ważniejsze, techniki miękkie, czy właśnie rozmowa z pacjentem, czy wiedza taka podstawowa, i jak byś to podzielił? Bo Kuba tu odpowiedział na to pytanie, jak ktoś będzie chciał, to zobaczy ten podcast wcześniejszy z Kubą Nowostadem, ale jak ty to widzisz, miękkie czy wiadomości tak zwane twarde, te, które sucha wiedza? Wiesz co, no procentowo tego nie potrafię obliczyć jeszcze, ale mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdę. No uważam, że bardzo duży procent, powiem ogólnie, ale to te techniki miękkie są. Im więcej doświadczenia mam, w sensie nawet obserwacji ludzi, jak pracują, nie mówię tylko nawet fizjoterapeutów, no bo jakby pracuję w środowisku sportowym, gdzie obserwuję wielu, no chociażby też trenerów dyscypliny, co też jest ciekawym bardzo doświadczeniem, no to ogromna rola jednak tych technik, tych elementów miękkich, gdzieś tam właśnie przekazywania informacji, kontaktu z człowiekiem. Bardzo mi się podoba jakby takie podejście na przykład amerykańskich trenerów przygotowania motorycznego, skąd jakby się to w dużej mierze wywodzi, przygotowanie. Że najlepszy plan jakby napisany na kartce, no jest jakby nie ma przełożenia, nie ma wartości, jeżeli nie jesteś w stanie faktycznie stanąć przed grupą ludzi, przekazać im, co chcesz dzisiaj zrobić, jak chcesz zrobić ten trening, jak to będzie wyglądało. I choćbyś nie wiem, jak to rozpisał, zwłaszcza, no właśnie, bo to też bym rozróżnił właśnie może między fizjoterapią a treningiem, no gdzie mamy już technikę, gdzie się po prostu manualnie, nie wiem, wykonujemy, czy oczywiście kontakt jest ogromnie ważny, ale nie jest, no jakby więcej my robimy, może tak. Natomiast no w treningu, no naszym zadaniem jest zachęcić człowieka, którego trenujemy, do tego, żeby on to zrobił. My za niego nie ruszymy tą nogą, o ile nie są to ćwiczenia bierne, ale życzę, żeby trenerzy jak najmniej takich musieli robić. Więc jakby umiejętność przekazania, zachęcenia, no wiadomo, zmotywowania też w jakimś stopniu, no bo na tym też polega trening właśnie, że ludzie robią to sami, więc to, że my komuś nakażemy, to też w zależności od sytuacji, czy to jest osoba działająca sobie sama, trenująca, czy jest na treningu powiedzmy drużyny piłkarskiej, więc to też oczywiście jest różnica. Natomiast no, uważam, że w takim przypadku właśnie no, jest to ogromnie, ogromnie ważne, a często też niedoceniane. I właśnie no, ja do tego gdzieś tam mam okazję dochodzić teraz na przestrzeni gdzieś mojej pracy. Natomiast no, na studiach no, oczywiście to nie można zacząć od tych technik miękkich i nagle powiedzieć, ja cię do wszystkiego przekonam i no, tak może działają pewne media, natomiast no, niekoniecznie to tak powinno wyglądać. Więc wiadomo, że trzeba zacząć od tego, co chcemy zrobić, żebyśmy wiedzieli potem jak. Natomiast no, według mnie jest to mega, mega ważne. Musisz to potwierdzić, bo ja wczoraj napisałem post jeszcze wieczorem, że trenowa dzisiaj się odbędzie. I napisałem tam, że jesteś rocznik 9-3 i dużo osób napisało mi prywatnie, że to niemożliwe. Potwierdź, że jesteś rocznik 9-3. Zgadza się, mogę wyciągnąć dowód osobisty, jeżeli jest taka potrzeba. Paszport też mam przy sobie. No tak, no ale jakby. Zaraz do tego dojdę, dlaczego? O co chodzi? O co chodzi? No bo ogólnie kilka szkoleń już skończyłeś. Na razie chciałbym, żebyś powiedział naszym słuchaczom, którzy będą to słuchali dzisiaj i w przyszłości, jakieś jedno szkolenie, które polecasz, ale uwaga, nie prowadzisz go. Słyszałem to pytanie w poprzednich podcastach. Nie ukrywam, że starałem się nie przygotowywać, żeby tutaj sztucznie i tutaj też jak będzie za chwilę słychać, pewnie nie myślałem nad tym jakoś głębiej. Szkolenie, które polecam, ale którego nie prowadzę. Tak, którego nie prowadzisz, no, a nie masz takich jakichś mocnych też koneksji z nimi, no bo wiemy, że tam jakieś, które odbyłeś, albo nie odbyłeś, jeśli uważasz, że coś jest fajnego na rynku, co a nie odbyłeś, a chcesz odbyć, no to możesz się pochwalić, może wtedy spotkasz się z jakimś słuchaczem na tym szkoleniu. No generalnie na pewno jeśli chodzi o takie szkolenia, które nawet nie tyle polecam, a może ja bardziej bym chciał iść, bo to nie wiem, czy to też jest to pytanie, okay. czy jakby się Możemy? Na mnie nakłada. No to jest rozwój w kierunku na pewno wykorzystania układu nerwowego. Jest to szkolenie Neuro Revolution. Myślę, jestem ciekawy tego rozwiązania, bo wiem, że też jakby byliście i pamiętam tak. efekt. I jakby ciekawe rzeczy, które można też wykorzystać, bo wykorzystanie
w pewien sposób właśnie pracę na układzie nerwowym, czy wyciszenie go, czy właśnie pobudzenie, uważam, że też jest bardzo cenną, gdzieś cennym uzupełnieniem bo treningu. Bo w to dzisiaj idziemy, naprawdę idziemy w trening bardziej układu nerwowego niż trening układu mięśniowego. No wiele jest aspektów jakby treningu, a zwłaszcza na przykład w sporcie, gdzie a często nie możemy na przykład metabolicznie, mówię teraz już o takim na przykład wykorzystaniu treningu na przykład już stricte w mikrocyklu meczowym, no nie jesteśmy w stanie obciążyć metabolicznie, nie chcemy zawodnika po to, żeby go nie zmęczyć. Ogólnie mówiąc, ponieważ wiemy, że wtedy no nie będzie w stanie zregenerować się chociażby do meczu. Natomiast no, poprzez odpowiednie zabodźcowanie układu nerwowego jesteśmy w stanie to pobudzenie zwiększyć, czy odpowiednio to też zaprogramować. Więc to uważam, że to jest też z takiego punktu widzenia planowania obciążeń, czy właśnie pobudzenia zawodnika przed meczem, co jest też istotne. Plus oczywiście już stricte w danej jednostce treningowej uważam, że widziałem, jakby sam nie wykorzystuję tego w zbyt dużym stopniu. Można też na ten układ nerwowy sprytnie wpłynąć, no tylko potrzebna jest nam do tego wiedza i doświadczenie ludzi, którzy już to zrobili. Dlatego to jest na pewno rzecz, którą chciałbym też mocno rozwinąć. Okej, czyli nazwijmy to trend na drugą dekadę tego wieku, to trening nerwowy? Zobaczymy. Zobaczymy. Taki trend na razie. Trening nerwowy, ja znowu bym, nie wiem, uciekałbym znowu od nagle odnajdywania jednej metody, czy to jest teraz tylko i wyłącznie układ nerwowy i zapominajmy robić przysiady. No, jakby to jest uzupełnienie i uważam, że wszystko co teraz będzie jakby chyba fajnie, pozytywne jest to w takim rozwoju, że gdzieś tam szukamy tych cegiełek i dokładamy do swojego warsztatu, natomiast no nie staramy się nagle ocenić, że to jest tylko i wyłącznie dana metoda. Wiadomo, no, to nigdy nie zadziała u każdego pacjenta i w każdej sytuacji, więc no, nie wiem, myślę, że to jest może nadchodzić dekada, która pomoże nam wykorzystać ten układ nerwowy bardziej. Wiemy, że też generalnie prace naukowe, coraz więcej badań jest też na ten temat. Do badań później. Mówię chociażby takim nawet publicystycznym podejściu, w sensie no jest to też ciekawsze i ludzie się tym też interesują, chociażby zarządzanie emocjami, to już może daleko wchodząc. Natomiast no, duża jest, myślę, szansa w tym, żeby w ten sposób jeszcze gdzieś tam ten nasz rynek się rozwijał. Na którym roku studiów ułożyłeś swoje pierwsze szkolenie? Takie jakby zewnętrzne, poza, pamiętasz? No to myślę, że był trzeci albo czwarty rok. To była dobra decyzja na poziomie dzisiejszego doświadczeń twoich, tak wczesne pójście na szkolenie i już wyjście z ramach uczelni i tego, co jest na uczelni, to otwiera głowę? Czy miałeś gdzie pracować potem tym, czy to jednak był błąd? Tak, miałem gdzie pracować z tym, ponieważ no dosyć wcześnie gdzieś tam zacząłem już pracę u znajomego, w sensie jeszcze wtedy gabinecie fizjoterapeutycznym. No pierwszym takim szkoleniem było bodajże u pana Legockiego stabilizacja, co właśnie otwierało głowę. To nie jest szkolenie, które gdzieś tam nie, nagle... Nie, czy istnieje. No, nie wiem. Nie wiem. Znam tego nazwisko, ale nie, czy to dawno mi się nie pojawiło w internecie to nazwisko już. No tak, a może gdzieś tam w innych, inne znaleźli media gdzieś w podziemiu. No nie wiem. Generalnie to była rzecz, która właśnie nie była metodą, którą nagle wow, musisz mieć pacjentów, żeby tak wykorzystywać, a otwierała głowę i było takim szkoleniem, które no, pomogło troszeczkę inaczej niż w takiej strukturze uczelnianej popatrzeć na to, co robimy. No i potem też bardzo szybko był FMS, który rozpoczął u Remika Rzepki dużą, no jakby nowy rozdział w moim rozwoju, w moim życiu. I to były takie, obydwa szkolenia były czymś takim, które i były takim powiedzmy bardziej filozoficznym podejściem, w sensie no nie tylko i wyłącznie metoda, ale też coś, co jest wokół tego, co uważam, że jest wielką wartością tego typu szkoleń. No i to były rzeczy, które mogłem robić, no bo chociażby, nie wiem, pisałem pracę licencjacką na temat FMS-u i no, wykorzystywałem je po prostu w badaniach, więc akurat w moim przypadku uważam, że nie było to za wcześnie, no bo to też nie były takie rzeczy, które potrzebowałem do takiej pracy innej niż bym wykonywał. Przygotowując się do tego podcastu, zobaczyłem też, że jeden z twoich szkoleń, które skończyłeś, była jakaś tam praca manualna. Kiedy jakby zobaczyłeś, że to nie dla ciebie, że jednak nazwijmy to trochę potocznie, masowanie ludzi nie jest dla ciebie, tylko będziesz trenował ludzi? Nie chcę tutaj zniechęcać nikogo, natomiast akurat w moim przypadku to było, zrezygnowałem, przekonałem się, że terapia manualna nie jest tym, co chcę robić. Na pierwszym szkoleniu z terapii manualnej, na którym byłem, to było pierwsze i ostatnie. Nie dlatego, że było złe, ponieważ wielu ludzi... Nie czułeś tego? Nie czułeś? Nie, po prostu nie czułem. Tak, no jakby wiedziałem, że od zawsze bardziej interesuje mnie praca tak typowo już z ruchem.
Oczywiście to się nie wyklucza, ale na pewnym etapie no, musisz podjąć tę decyzję, zwłaszcza na początkowym gdzieś tam etapie rozwoju, w którą stronę chcesz iść. No i widziałem już jakąś tam alternatywę, już mi się pojawiał ten świat przygotowania motorycznego gdzieś w głowie, więc miałem jakieś takie dygresje, jakby w którą stronę iść. No i no, na pierwszym szkoleniu, które no, też siłą rzeczy musiało polegać na tym i bardzo dobrze, że była to stricte diagnostyka taka manualna, no, no czułem się, że to nie jest po prostu dla mnie. No. Czucie oporu pierwszego, drugiego, trzeciego stawienia, no, to nie ty. No po prostu, no nie wiem, nie mam czucia, może to kwestia już zapytania moich rodziców, dlaczego nie mam takich predyspozycji, no ale już tak mówiąc poważnie, no to po prostu wiedziałem, że to nie jest to, ale też nie dlatego, że mi się to nie podobało aż tak, a bardziej to, że miałem już jakąś tam alternatywę, więc to już wtedy był w jakimś tam stopniu wybór, czy praca przy stole, czy praca treningowa, wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak się to potoczy, ale powiedzmy bardziej tak w świecie sportu i treningu, ćwiczeń. Dużo szkoleń skończyłeś. Jak je dobierasz? Jak wiesz, że czy kiedyś pomyliłeś się w tym jakby doborze szkolenia, czy nie wiem, czy wiesz o tym, że to szkolenie, które zrobiłeś, to jednak bez sensu? Czy dobór szkolenia dla ciebie jest trudny, czy jedziesz na szkolenie i nie zakładasz sobie przed tym nic i patrzysz, co tam się dzieje? Wiesz co, no akurat w moim przypadku te szkolenia były bardzo mocno ukierunkowane i nie były raczej żadne, nie były przypadkowe w kontekście, no to raczej to, co dotychczas zrobiłem, to była zazwyczaj kontynuacja, no głównie szkolenia z zakresu metodologii EXOS. To było od zawsze moje marzenie, no i z siłą z tego, rzeczy, co że... Wiem, pojechałem do Stanów tam po to. Tak, zdarzyło się tak, że to była też kolejna fantastyczna przygoda, że kontynuacją było naturalnie pierwszy, drugi, trzeci moduł i to od początku samego, od samego początku było moje marzenie i wiedziałem, że chcę to poznać, chcę to zobaczyć. Od pierwszego mojej styczności gdzieś tam z ludźmi z EXOS-a na konferencji w Katowicach, no wiedziałem, że to mi się podoba i chciałbym to poznać, więc jakby miałem konkretny cel i wiedziałem, czym chcę pracować, więc akurat te szkolenia bardzo mocno mi wpasowywały w to, no i było naturalną jakby konsekwencją. Nie, szczerze nie miałem jakiegoś dotychczas takiego szkolenia, które bardzo, no na pewno mam jeszcze czas na takie szkolenie pójść, ale które bardzo by mnie, no bym wiedział, że na przykład o nie, to nie jest to, o Jezu, straciłem czas, straciłem pieniądze. No już abstrahując od tego, że uważam, że nawet słabe szkolenie może być dla nas, pokazać nam to, czym na przykład nie chcemy pracować, to też jest jakieś tam doświadczenie i jak wszystko chyba w życiu, ale więc ten dobór szedł bardzo naturalnie. No też myślę, że ogromnym szczęściem w tej mojej ścieżce, na razie malutkiej ścieżce, było to, że no, spotykałem świetnych ludzi, którzy mi tę drogę gdzieś tam nakierowywali. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o Remiku Rzepce, którego od właśnie szkoleń poprzez współpracę no było cały czas na zasadzie no w konsultacji czy gdzieś no wiedziałem, że coś, co na przykład we współpracy z nim, czy coś, co on mi poleci, to będzie coś, co może być dla mnie dobre, bo uważam, że na tym etapie, na którym byłem, spotkanie tego typu osoby, mówię w ogóle, nie wiem, gdzieś tam w rozwoju, czy nazwiemy to mentor, czy ktoś, kto nam pokaże drogę, czy wykorzysta swoje doświadczenie, no jest ogromnie ważne. Nie każdy to szczęście ma, nie każdy też chce korzystać z doświadczenia ludzi starszych i bardziej doświadczonych. Ja akurat tak miałem i dzięki temu ta ścieżka była i jest no bardzo taka jasna i prosta. Może nie prosta, ale no jakby no, w jednym kierunku. Dla ciebie prosta w jednym kierunku, tak? Jakby tak. Autostrada w jednym kierunku. Tak. O tym za chwileczkę jeszcze, ja do tego EXOS-u chcę bardzo wrócić. Ile osób w Polsce skończyło ten trzeci moduł? Nie chcę tutaj zrzucić no, złej liczby, no na pewno ja znam dwie. Jedna, no, okay. Jedną już wspomniałem dzisiaj w poprzednim zdaniu, Stremik, a druga to Tomek Gyborys, który nie pracuje aktualnie w Polsce. Natomiast no, myślę, że mogę się mylić, bo nie jestem przekonany. Nie było jeszcze trójki w Polsce, no ona w Europie jest bardzo rzadko się odbywa. Ja miałem przyjemność zrobić ten kurs w zeszłym roku w Phoenix. Głównej siedzibie, które było też moje wielkie marzenie, bo pierwszą i drugą część robiłem w San Diego, które też było fantastycznym ośrodkiem, bo oni tych ośrodków w Stanach mają kilka, takich tak dużych. Natomiast to Phoenix no to było właśnie miejsce, w którym wszystko się zaczęło, gdzie Mark Verstegen jakby otworzył pierwszy ośrodek EXOS. No i tam czuć, że to jest dosyć legendarne miejsce i dla mnie to było bardzo, bardzo fajne. Tak, no i zawsze było moim marzeniem właśnie dojechać tam już do tej głównej siedziby i tam zrobić to szkolenie. I tak to się potoczyło znowu z pomocą bardzo dobrych ludzi i w dobrym czasie się to wszystko złożyło.
ale to może o tym później. Więc akurat miałem czas, bo to też pracując, wiadomo, nie każdy ma możliwość stricte czasową, żeby wyjechać na 2-3 tygodnie, no bo szkoda jechać w takie miejsce tylko na szkolenie, 4 dni, no umówmy się. No to tak się to wszystko pięknie ułożyło, że byłem w stanie tam sobie pojechać i zobaczyć to na żywo, posłuchać przede wszystkim tych ludzi, zobaczyć, no wymienić, masz posłuchać ich doświadczeń już stricte też w pracy tam. Zobaczyć też, że ten świat nie jest aż taki czasami idealnie kolorowy, jak nam się wydaje przez różowe okulary, jak widzimy w internecie. Na Instagramie. Tak. I ci ludzie też potrafią mówić o swoich problemach w danym miejscu. To nie jest tak, że tam też jest wszystko idealnie. Ale to już abstrahując. No generalnie to, że pojechałem tam, no było takim zamknięciem jakby całej edukacji w EXOS, no bo to była ta trzecia część. Niestety czwórki na razie nie ma. A trochę szkoda w takim sensie, że już nawet te szkolenia są dla mnie tak wartościowe w sensie ludzi, którzy to prowadzą. To nie jest, bo ludzie czasami o tym szkoleniu mówią tak bądź inaczej o tej metodologii. Niemniej to jakby każdy ma swoje zdanie, natomiast no jeżeli dla mnie największą wartością jest to właśnie, co jak ci ludzie z ogromnym doświadczeniem i to głównie, szczerze mówiąc, znowu wracam do tych technik miękkich. Oczywiście to jest inne środowisko, inni ludzie, z którymi pracują, natomiast no, prezentacje, jakby same wiedzę generalnie w ogóle z przygotowania motorycznego, jest mnóstwo książek, jest mnóstwo materiałów, to jakby w tym na takim podstawowym poziomie, no to nie jest jakieś niesamowicie jak skomplikowane, natomiast to jak znowu ty to przekażesz i jak właśnie ci ludzie już to zrobili bardzo w różnych środowiskach, ci trenerzy, no jest ogromną wartością dla mnie i to w takim sensie chyba najbardziej polecam, żeby posłuchać ich po prostu. Też się EXOS, ten amerykański styl prowadzenia zajęć i jakby dostępu do też technologii i pewnego sprzętu, którego w Polsce jest bardzo mało, da się to przełożyć na polskie warunki? Da się to jakby wziąć i okej, robimy teraz tak i nie wiem, wszystkie związki czy zawodnicy są na to gotowi? No oczywiście, jeżeli popatrzymy stricte i wyłącznie na sprzęt, który oni wykorzystują w tym środowisku amerykańskim powiedzmy, no to technicznie no oczywiście, że nie, natomiast to co jest wartością i to na czym to polega, to nie jest wykorzystanie sprzętu, to nie jest trening jak wykorzystać dany sprzęt, tylko to jest tylko jakaś tam część całego systemu, o czym właśnie cały EXOS mówi, że no jakby nie przekazuje nam tylko i wyłącznie jednej metody te kształtowania, nie wiem, siły z wykorzystaniem tego sprzętu, tylko pokazuje nam, przypomina możesz, nam. Możesz markę powiedzieć, ja nie mam takiego zasięgu, żeby ta marka się obraziła. Czy potem... No Kaiser, tak wiadomo, że to jest marka, którą każdy, może nie każdy, no ja i wielu trenerów, którzy pracują w Polsce, bardzo chcieliby mieć w swoim warsztacie, tak dosłownie już może w warsztacie, mieć swojego Kaisera. Albo w swoim garażu może, to jest takie moje marzenie. To polskie warunki garaż, a tam jest hala. Tak, ale mają też większe garaże, to też inna sprawa. Więc no tak, więc to jest wykorzystanie oporu pneumatycznego z punktu i też no to jest bardzo fajne właśnie moc, czyli jesteśmy w stanie zobaczyć ilość generowanej mocy w każdym powtórzeniu, co z punktu widzenia już kształtowania takiego specyficznego jest bardzo cenne. Natomiast nie jest nie do zastąpienia. Oczywiście coś, co robimy mając mniej danych, nie oznacza, że znaczy oznacza, wiadomo, że nie jesteśmy przekonani, czy zrobimy to w idealnie danych parametrach, warunkach, natomiast no nie oznacza to, że nie możemy danego ruchu, danego wzorca ruchowego wykonać z innym obciążeniem. Będzie troszkę może mniej bezpieczne, ale no nie jest to też według mnie przepaść, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić inaczej. No poza tym to jest jakby tylko część, no bo wracając do pytania, no sprzęt dla mnie kiedyś może tak na samym początku miałem taki problem, że zaczynałem pracę w ośrodku, w którym wszystko było. Był Kaiser, to PhysioFit w Gliwicach, gdzie mieliśmy bardzo no, dostęp do wszystkiego. No, to też, może mnie to też w ogóle tak bardziej zaciekawiło, że no, mogłem mieć taki amerykański ośrodek w Polsce. To było naprawdę coś wow, zwłaszcza parę lat temu, w tamtych czasach, moich czasów. To było coś, co robiło różnicę. I potem nagle znajdujesz się w różnych środowiskach, czy pracy z drużyną, czy po prostu pracy w innym ośrodku. No i sobie myślisz, okej, to pomaga, to też tak otwiera głowę. No wcześniej myślałem, mógłbym myśleć o danym elemencie jako wykorzystanie sprzętu, a teraz muszę pomyśleć o tym, jaki cel chcę osiągnąć i co w danych warunkach mogę zrobić, żeby to wykorzystać. I o tym EXOS też bardzo dużo mówi. Oni też, to nie jest tak, że... Remek wygląda.
O, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To nie jest też tak, że na przykład EXOS ludzie, trenerzy z EXOS-a pracują tylko i wyłącznie w ośrodkach EXOS. Oni pracują również w wielu dyscyplinach, w wielu sportach, w wielu klubach, więc też znają w mniejszym bądź w większym stopniu te realia i na pewno też na przekaz, na to, co ci ludzie mówią, też to wpływa. No i jeszcze raz mówię, no to jest jakby system, który polega na tym z założenia, żeby nie uzależniać się od warunków, od sprzętu, od tego, jak my podejdziemy ogólnie do treningu, w jakim stopniu jesteśmy pragmatyczni. Jak już te dane elementy, które bardzo w taki właśnie usystematyzowany sposób oni przedstawiają, dopasujemy do tego, z kim pracujemy. I to jest według mnie bardzo duża wartość. Uprzedzając może kolejne pytanie, chociaż nie widzę tam kartki, żebyś o tym pisał, ale jeżeli byś zapytał o to, czy to jest na przykład system, który pozwoli pracować, który na przykład uczy nas tylko pracować w sporcie, uważam, że nie, bo to jest rzecz, która od takiego samorozwoju pomaga ci ułożyć w jakimś tam stopniu to, co robisz. Mówię od zadbania o tkanki miękkie, od jakby progresji treningu, po regenerację, po to, jak właśnie z punktu widzenia mentalnego podchodzisz do treningu, no to są składowe, które w różnym stopniu, w zależności od tego, jakie masz możliwości, możesz wykorzystać. Czy właśnie pracujesz z drużyną kilkudziesięciu zawodników, czy pracujesz sam, czy pracujesz ze sobą, czy pracujesz jeden na jeden. Niekoniecznie tylko i wyłącznie w sporcie, no bo każdy z nas, który gdzieś tam zajmuje się aktywnością fizyczną, no te elementy chce w jakiś tam sposób sobie poukładać. I to jest często też może problemem, bolączką, zwłaszcza na początku pracy z ludźmi. No okej, wiem tyle rzeczy, wiem jakby jak to kształtować, ale najczęstsze pytania na takich szkoleniach, no i co, jak to połączyć, jak to się ma jedno do drugiego. A oni to w EXOS-ie jest tak dosyć ułożone i ułatwia to tę pracę. No i na pewno to też jest bardzo ważne. No nie ma jednego schematu, o którym oni mówią, okej, to jest tylko i wyłącznie tak to powinno wyglądać. Natomiast w każdym z tych elementów, o którym opowiadają, o którym szkolą, no i możemy zrobić coś po swojemu, w sensie dopasować i szukać też rozwiązań, ale mając jakiś taki schemat, który bardzo pomaga, zwłaszcza według mnie na początku, nie mając doświadczenia. Okej. EXOS to pewna metoda pracy jakby ze sportowcami. System, okej. Zwał jak zwał. To ja myślę, że jak to ma to znaczenie. Okej. To jest system pracy tak naprawdę z zawodnikami. Pracowałeś z siatkarzami, pracowałeś z piłkarzami, teraz pracujesz z tenisistami. Jesteśmy w stanie zaadaptować ten system do każdego sportu? Czy on coś wyłącza, że on się nie nadaje do czegoś, czy nie ma takiego podziału tam? Nie, uważam, że każdy z tych elementów, tak jak powiedziałem wcześniej, oczywiście w mniejszym bądź w większym stopniu, ale to są rzeczy uniwersalne. No, w każdym sporcie potrzebujemy, w każdej dyscyplinie, w każdej aktywności potrzebujemy jakoś tam jakości funkcjonalnej wzorców ruchowych, w każdej potrzebujemy w jakimś stopniu generowania umiejętności i jakości generowania mocy, elementów siłowych, wytrzymałości czy kształtowania systemów energetycznych, regeneracji. To w każdym sporcie, w każdej dyscyplinie jakby istnieje i w każdej aktywności według mnie istnieje, więc przenosząc to do środowisk, w których pracowałem, oczywiście to nigdy nie jest idealny świat, w którym zrobimy to tak, jakbyśmy idealnie chcieli, zobaczyliśmy na slajdach, natomiast to jak żadne szkolenie chyba tak nie da się przełożyć w 100%, natomiast tak, uważam, że to bardzo w dużym stopniu ułatwia też pracę w różnych środowiskach i między innymi w tych, o których wspomniałeś, jakby starałem się i to mi też bardzo pomagało ułożyć po prostu pracę, moją czy zespołu. Kiedy poznałeś Remka? Kiedy? Oj, nie wiem. No, tak byłem na naszym pierwszym szkoleniu jego, tak. Mhm. To był właśnie FMS. Czyżby to będzie szkolenie? Podcast? W którym będziemy tutaj gratyfikować? Nie. Bardzo chętnie. Nie, no tak poważnie, no to tak, na szkoleniu, potem zobaczyłem ten ośrodek, zobaczyłem jak tam pracują i pomyślałem, o kurczę, jeżeli to tak faktycznie wygląda w teorii, to chciałem zobaczyć, czy tak na co dzień w praktyce też tak ludzie tam pracują. No złożyłeś CV? Tak, złożyłem CV, napisałem list motywacyjny, który ostatnio w ogóle znalazłem, bardzo, i co, bardzo ciekawy. Nie, bardzo jakby, no pokazuje mi też, jak bardzo byłem zdeterminowany, jak teraz ludzie gdzieś młodsi ode mnie pytają, czy gdzieś tam chcą inspiracji, no to uważam, że tak jak ja wtedy wiem, co mi wtedy pomogło, w sensie bardzo tego chciałem, jeszcze nie miałem za bardzo wiedzy, doświadczenia, byłem w stanie oddać wszystko za to, żeby wtedy
zacząć pracę w takim miejscu, bo wiedziałem, że to coś, no oczywiście nie tylko i wyłącznie mówię, że to był mój cel ostateczny, ale wizja i marzenia, jakie później dzięki temu mogłem spełnić, no to był pierwszy krok, który według mnie był wtedy na 100% konieczny. No i właśnie złożyłem tam CV. Udało mi się dostać na staż, dosyć potem, jak się okazało, nie była to taka jednoznaczna, łatwa decyzja ludzi, którzy mnie tam przyjęli, no ale udało się, potem kolejne szkolenie, aż poprzez, no dojeżdżałem, bo nie miałem też tam tak blisko, umówmy się, że między Gliwicami a Krakowem parę kilometrów jest. Nie jest. Studiowałem jeszcze, ale tutaj na szczęście już czwarty, piąty rok na studiach nie wygląda aż tak intensywnie, więc byłem w stanie to połączyć. I cóż, no i tak zaczęła się właśnie moja tam przygoda od stażu, potem kolejne szkolenie, no i zacząłem później tam pracę już w trakcie studiów jeszcze w Krakowie. To nazwę to inaczej, może nie, może trochę źle, ale jak się stać prawą ręką Remka? Nie wiem, to nie pytanie do mnie. Nie, no. Myślę, generalnie mogę to uogólnić, bo chciałbym może też tak powiedzieć bardziej ogólnie. Dobra. No, jeżeli mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, kogoś, kto wyznacza nam pewien kierunek, przeszedł już pewną drogę, którą chcielibyśmy przejść, czy tutaj w moim przypadku był to Remik, to robisz wszystko, a mam na myśli przede wszystkim właśnie znowu zaangażowanie, pokazujesz zaangażowanie. To jest, uważam, że rzecz, która często nam gdzieś brakuje, no jest, nie wiem, robimy to przy okazji. No jeżeli jesteś bardzo zdeterminowany, żeby dojść do tego miejsca, no to bardzo dużo jesteś w stanie temu poświęcić i tak gdzieś było w moim przypadku. No i właśnie no takim poświęceniem, którego nie nazywam poświęceniem, nie nazywałem zwłaszcza wtedy, w sensie chęcią właśnie rozwoju, no dla mnie każda okazja do dzisiaj w ogóle no gdzieś tam bycia w tym środowisku, no to jest okazja do nauki, okazja do rozwoju i no może nie każdy ma takie szczęście, w sensie, żeby patrzeć na coś, co robi z taką pasją, ale dla mnie tak było i tak jest, że no jakby to była główna motywacja. No mnie to po prostu cieszy i jakby naturalnym tokiem, jeżeli w to wchodziłem, gdzieś angażowałem się, jeździłem, pomagałem w trudniejszych bądź w mniej trudnych warunkach, no to też pomogło. Więc myślę, że taka właśnie pasja, zaangażowanie, no i chęć rozwoju, która no też bez jakiegoś tam pracy jest trudna. Okej. Bo dzisiaj już asystujesz jakby we wprowadzeniu szkolenia FMS. Pamiętasz swoje pierwszą asystenturę, nazwijmy tak, asystujesz? No myślę, że tak można to nazwać, nie? Asystentura, tak. Nazwijmy to ładnie. Piękne słowo. Piękne słowo. Pamiętasz swoje to pierwsze szkolenie? To był duży stres? Czy nie pamiętasz tego pierwszego? Czy to nie było takie obciążenie? Nie, jakby to tak płynnie przychodziło, to też jak myślę, że fajnie gdzieś tam się udało to nam stworzyć tak, znaczy Remikowi, że to płynnie szło. Ale pierwsza rzecz, która na takich szkoleniach, często ludzie, którzy asystują w takich szkoleniach, mam na myśli bardziej takich treningowych, no to jest często pokazywanie na przykład ćwiczeń, czy na tobie, ja tak też tak trochę też to było. No i jakby taka duża moja w tym rola na tym szkoleniu też, no żeby pewne rzeczy, pewne ćwiczenia, elementy spróbować pokazać. I to też była dla mnie taka fajna motywacja. Mówię, o kurczę, jest szansa, żebym, nie wiem, na szkoleniu przed grupą coś tam spróbował jakiś dany wzorzec ruchowy przedstawić, no to znikąd się to nie weźmie, trzeba nad tym popracować, spróbować też daną metodologię akurat w tym przypadku na sobie i to było takie pomocne bardzo. Tak, no aż no stres jakby, myślę, że dosyć wcześnie zostawałem w ogóle w tym moim rozwoju rzucany na taką głębszą wodę i gdzieś uczyłem się od samego początku sobie z tym radzić, to tak zaczynało potem motywować, zaczynać się to podobać i tak, więc jakby tak to szło. Dużo osób ma problem z FMS-em, że jest to bardzo płytkie, że jest to słabe narzędzie, bo mało diagnozuje, że nie ma nic wspólnego, zresztą też badania, że nie ma nic wspólnego z kontuzjami. Jak byś ten FMS trochę obronił? Mamy 2 godziny? Nie, no tak. Powiem tak, no jeżeli ktoś rzuca takie zarzuty, no zawsze jest pytanie, to okej, to pokaż mi drugi system, w którym jesteś w stanie przebadać 30 zawodników w ciągu krótkiego czasu, wyciągnąć z nich szybkie wnioski, mieć jakąś podstawę do pracy dalej i w jakikolwiek, znaczy w taki bardziej już zindywidualizowany, nakierowany sposób
pracować profilaktycznie nad jakością jego wzorców ruchowych. Oczywiście, że jest wiele narzędzi, które my też uzupełniamy, jakby czy ludzie wykorzystujący FMS uzupełniają swojej obiektywizacji czy badaniu, chociażby badanie fizjoterapeutyczne. No to są rzeczy, które no jakby się razem składają. To jakby często FMS jest mylnie gdzieś tam oceniany. Nikt, kto uczy, kto jakby wymyślił metodologię FMS, no nie uważa, że to jest tylko i wyłącznie jedno narzędzie, którego potrzebujesz, które powie ci wszystko. Cały czas jest mowa o tym, że to jest screening, to jest przesiew, który pokaże nam w ogólny sposób, dzięki czemu możemy w to potem wejść już głębiej, jeżeli z kimś współpracujemy bądź potrafimy sami i dzięki temu to wykorzystać, a zwłaszcza, tak jak mówię, ogromną wartość zestawu testów jest to, że no, że jesteś właśnie w stanie z dużą grupą ludzi w miarę szybko ich screeningowo przebadać i to się bardzo sprawdza w takich środowiskach, czy sportowych, czy drużynowych, czy na przykład pracy z młodzieżą. Młodzieżą to też jest super rzecz, która pomaga nam w wielu systemach, teraz już chociażby szkolenia w polskiej koszykówce, jest to też bardzo już systematycznie wprowadzane i zawodnicy są badani. Porównywane są te wyniki, no i możemy wyciągać wnioski, na przykład dlaczego ogólne, oczywiście to zawsze przy pracy na takiej grupie ludzi jest to w jakiś tam sposób generalizowanie, ale można już pewne tendencje zobaczyć, można wychwycić rzeczy, nad którymi powinniśmy w największym stopniu pracować, zwłaszcza jeżeli nie możemy pracować tak bardzo indywidualnie, a w wielu środowiskach nie jest to też takie łatwe, więc możemy sobie podzielić, nie wiem, drużynę na grupy zawodników, w których mamy te większe punktów, dysfunkcje. 10, 15? Nie, właśnie punktów, bo to też jest często, według mnie, bardzo też często źle oceniane. To perspektywę pytania. Ja wiem, więc oceniam. Brawo. Nie dałeś się złapać jeszcze na żadnych. Próbuj dalej, mam jeszcze chwilę czasu. Jeszcze chwilę mamy. Więc tak było śmiesznie, że zapomniałem pytania. Punkty, tak. Punkty. Czy to jest tak, że dzielimy potem zespół na to, że to piątki zwiczą tam, dziesiątki tam, nie, piętnastki bo, tam? Bo piątki nie będą wtedy lubić piętnastek, to też jest ważne. Będą grupy, a tak poważnie, no to nie, bo ta punktacja często też właśnie interpretowana przez ludzi, że przeczytałem badanie, czy ktoś powiedział, że mam tyle punktów, to się nie nadaje do sportu. No to nie tak jest, bo oczywiście punkty są pewnym wyznacznikiem, one nam ogólnie pokazują tę jakość. Jeżeli ktoś ma mało punktów, powiedzmy, nie wiem, 14 na 21, są badania, które pokazują, że w danej populacji podnosi ryzyko urazu przeciążeniowego, oczywiście, czyli gdzieś tam przeciążenia pewnych tkanek. Natomiast no więc to jest taki ogólny wyznacznik, to też w zależności od populacji, też tych badań, jeżeli ktoś chce w to wejść, no to zapraszam, polecam rzeczy, które są już bardziej też szczegółowe, no bo są bardziej ogólne badania, są już badania, które nam mówią o tym, że w danej populacji, w danej dyscyplinie coś ma większe znaczenie, nie wiem, elastyczność niż sztywność mięśniowa, no może mieć w danej dyscyplinie być zaletą, w drugiej być przeszkadzać, więc jakby na to też tak trzeba popatrzeć z dystansem. A druga rzecz, no to właśnie same punkty, no w zależności jaki to jest, który to jest testów, no to tak jakby porównywać, no nie wiem, jakbyśmy punktowali zakres ruchu zgięcia w stawie łokciowym i kolanowym, no to jakby i to jest ważne, i to tutaj możemy mieć idealnie, a tutaj mieć problem, to nie znaczy, że łącznie, jeżeli wyciągniemy z tego średnią, no to jest super, no, bo dany deficyt może być dużym problemem, więc no, trzeba patrzeć na to już bardziej szczegółowo z punktu widzenia, mówisz, testów i deficytów. No. Mhm. Ogólnie punktacja jest jakimś tam bardzo ogólnym wyznacznikiem. Kolejne trudne pytanie. Wow, czy można mieć 21 punktów i mieć kontuzję? Oczywiście, że tak. No. Dlaczego? Wiemy, no bo to jest wiemy o tym, że sport i generalnie przyczyny kontuzji są bardzo wieloczynnikowe. I przynajmniej ja uważam, że no niestety jest to możliwe. No bo ja tak jak wiemy, no zdolność, jakość ruchu to jest bardzo ważny element, natomiast no nie jest to jedyna rzecz w sporcie, który jest nieprzewidywalny, który jest reaktywny, który jest wielopłaszczyznowy, dynamiczny. No żeby po prostu jakość wzorca ruchowego zagwarantowała nam w 100% to, że nie będziemy mieli kontuzji czy tudzież urazu. Natomiast no na pewno, jeżeli wiemy, że może nam to pomóc, poprawa jakości wzorców ruchowych, no to uważam, że to jest rzecz, dlaczego mielibyśmy tego nie robić, dlaczego mielibyśmy nie spróbować poprawić swojej jakości wzorca po to, żeby w jakimś tam stopniu przyczynić się też do mniejszego może ryzyka urazu, ale też szybszej regeneracji, no jakości
naszego ruchu i dzięki temu też efektywności, bo to jest też dosyć ważne, że, żeby patrzeć na to w ten sposób, że taka jakość podstawowa, fundamentalna, no daje nam tę podstawę do tego, żeby potem kształtować pewne zdolności motoryczne, które już są w danej dyscyplinie kluczowe i oczywiście jeżeli mamy tę jakość wyższą, no to jesteśmy w stanie zrobić więcej na tych bardziej już potem szczegółowych, zaawansowanych etapach kształtowania motorycznego czy rozwoju człowieka, zawodnika. Exos i FMS się nie wykluczają? Nie, absolutnie. Jakby też. Nie kłócą się tam w Stanach? Nie. Za daleko chyba są. Jest tam takie przestrzenie, że chyba by się bombami rakietami. No duże dwa ośrodki treningowe, które próbują coś zrobić ze sportowcami. Tak, ale to no jakby nawet w edukacji Exosa jest jakby, oni uwzględniają, jakby przedstawiają metodologię FMS bardzo ogólnie, ale jakby pokazują, że oni wykorzystują to w swoim systemie. No właśnie po to, żeby, tak jak o tym wcześniej opowiadałem, w pracy z grupą czy w pracy z zawodnikiem wykorzystać taką pracę też nad jakością wzorców. I one generalnie FMS jest jakby uwzględniony w całym systemie na. To znaczy jakby podpowiedzi czy jakby sugestie na przykład gdzie to wykorzystywać. Na przykład bardzo fajna, mi się podoba taka koncepcja pracy, co się nazywa przygotowaniem podstawowym powiedzmy w Exosie. Czyli coś co robisz, no znowu to kwestia definicji, wielu osób to robi, tylko po prostu chodzi o to jak to sobie na to popatrzymy. Jako takie przygotowanie jeszcze czy pracę indywidualną, kolekcyjną na przykład przed pracą grupową, czyli powiedzmy, że mamy trening grupowy całej drużyny 15 zawodników. Każdy z nich ma jakieś tam swoje deficyty i przez, nie wiem, 15-20 minut przed treningiem pracuje indywidualnie nad tym, co potrzebuje, ale coś nad czym, co też my wiemy, że potrzebuje, no bo to też jest jakby dzięki temu, że to oceniliśmy, możemy to zrobić bardziej szczegółowo. Więc to jest jakby miejsce w systemie, czy tak samo w regeneracji, gdzie takie korekcje też są. Korekcje na bazie strategii FMS wykorzystywane w samym systemie Access i ludzi, którzy tym pracują. 2018 rok to rok przełomowy trochę pewnie dla Ciebie, bo zostajesz zaproszony do pomocy przy przygotowaniu naszej kadry narodowej piłkarzy. Jak odebrałeś to zaproszenie? Jak to było powiedziane? Opowiedz trochę o tym. Przepraszam za ten mimowolny uśmiech, ale to było takie wielkie moje spełnienie mojego marzenia, więc od razu szybko się spełniło, jak o tym co? Myślę, bardzo szybko się spełniło. Znaczy samo się nie spełniło, to no też nie, o tym warto wspomnieć. Praca, tak? I nie mówię o mojej ciężkiej pracy, ale też ludzi, którzy mi w tym pomogli oczywiście, bo to jest według mnie kluczowe i wielu ludzi bardzo dobrze pracuje, czy jest zaangażowanych, trzeba mieć troszeczkę w tym wszystkim też szczęścia. Trzeba się odpowiedzieć, jak to mówią, w odpowiednim miejscu, znaleźć w odpowiednim czasie, tak jest. No i co, no ogólnie mówiąc tak... A przed list powołanie, czy... Tak, fakt dostałem. Faksa dostałem. Od trenera. No nie, no to tam też dostałem się poprzez współpracę z Remikiem, który od lat współpracował z trenerem Nawałką. Ma Remik bardzo duże zaufanie trenera, ja miałem od Remika, więc jakby byłem w odpowiednim momencie w stanie też się tam zaangażować. No tak jak od początku mówiłem, tak może trochę ogólnie, ale w sensie o tym, jakie to było moje marzenie, właśnie jak zawsze zaczynałem w ogóle pracę w przygotowaniu motorycznym, no to widziałem siebie, wow, będę w koszulce reprezentacji polskiej i to będzie coś, co zwiększy moją karierę. Tak, także już koniec. No także coś, co, do czego bardzo chcę dążyć i coś, co będzie spełnieniem tych marzeń. No i tak to się wszystko pięknie potoczyło, że akurat przed mistrzostwami, no to jest okres intensywnej, większej pracy jeszcze wtedy w Polsce, okres przygotowawczy, gdzie no po prostu były potrzebne ręce do roboty, że miałem je sprawne, no to przyjąłem tę propozycję. Nogi też, tam czasami trzeba było kopnąć, tutaj taka anegdotka, że no mając, bo ja kiedyś trenowałem piłkę nożną, uwaga, nie grałem w piłkę nożną, to ludzie ze środowiska, tylko próbowałem gdzieś tam kopać tę okrągłą piłeczkę. No to przez parę lat już nie grałem jakby przed tymi mistrzostwami. No i chcąc też się przygotować na każdym, w każdej płaszczyźnie, no to chodziłem sobie na boisko tutaj w Parku Skaryszewskim i gdzieś tam kopałem, żeby wrócić to czucie, żeby nie było wstydu, chociażby gdzieś tam w jakichś jednostkach treningowych. No bo to też się zdarza i to też jest w ogóle super. W ogóle w sporcie, jak się pracuje w dyscyplinie, którą się lubi, że masz też kontakt, no masz okazję zagrać z takimi zawodnikami, czy być na boisku razem z nimi, no to też jest fajne. No więc gdzieś tam piłkarskie skille próbowałem podbudować, chociaż techniki nigdy zawsze brakowało. Ale była szybkość czy była moc? Bardziej wytrzymałość, tak? Wytrzymałość i gdzieś tam moc dopiero teraz się uczę jak kształtować. Szkoda, okay. że trochę kiedyś tego wcześniej nie wiedziałem.
Wróćmy do tematu przygotowania tego kadry. Jak się o tym dowiedziałeś? No, dowiedziałem się od Remika. O, tak, bezpośrednio. Jedziesz, czy pomożesz, czy chcesz się w to zaangażować. Oczywiście nie zastanawiałem się ani chwili. No i tak to się wszystko potoczyło. No potem jak w jakimś magicznym filmie, ale nagle się stajesz przed tymi zawodnikami, najpierw przed trenerem. No i tam już nie ma też, to też tak się oczywiście wydaje, to jest spełnienie marzeń, ale no trzeba po prostu działać i tak jak jest takie powiedzenie, że no jeżeli wchodzisz do drzwi, gdzie jest napisane okazja, szansa, no to za tymi drzwiami jest zawsze ciężka praca, no i tak też w tym przypadku było. Jakby szło to też tak no naturalnie, w sensie no wiadomo, wymaga praca w takim miejscu, w takim czasie ogromnego zaangażowania. No ale nie wyobrażam sobie, żeby być w takim miejscu i nie wiem, narzekać czy myśleć w ogóle o tym, że tej pracy jest za dużo, ale no poprzez etykę pracy u trenera Nawałki, która jest no, na niesamowicie wysokim poziomie i zaangażowanie i wymagania, no to też no, było bardzo dużą szkołą, dużym doświadczeniem, które też pomaga mi teraz z perspektywy patrzeć sobie na całą tę pracę i na to, co się dzieje w ogóle w sporcie, jak ludzie w Polsce, jak pracujemy my, trenerzy, jak może powinniśmy pracować, a czasami niekoniecznie tak to wygląda. To tam było najtrudniejsze. No jakby masz to powołanie, pewnie jakieś tam treningi, nie wiem, kilka było pewnie w Warszawie, kilka w Arłamowie, pewnie w innych miastach. Co było najtrudniejsze w tym całych przygotowaniach dla ciebie? Zmiana systemu pracy, czy nie wiem, czy to, że przyjeżdżają gwiazdy, czy to, że Nawałka jest, z tego co wszyscy, ja go nie poznałem nigdy, ale jest skrupulatny i wszystko musi być perfekcyjnie. Co było najtrudniejszą sytuacją wtedy? Mało snu. Mhm. Ale jeśli chodzi o system pracy, to nie. Bo to znowu jakby odnosi się do tego, o czym mówiłem wcześniej. Pracując z tym systemem, Remik też jakby wprowadzał ten system pracy tam. To jest system, który znałem w pewnym stopniu. Mówię takim o pracy naszej, takiej już stricte. Mhm. Jako trenerów przygotowania motorycznego, na przykład w jednostkach pozaboiskowych, w sensie pracy jeden na jeden na siłowni, no to są rzeczy, które jakby nie były dla mnie nowością, no bo gdyby były, no to myślę, że nie byłbym tam w stanie jakby cokolwiek zrobić, więc jakby to było coś, co robiłem wcześniej z innymi ludźmi, tylko nagle tutaj miałeś troszkę może bardziej znane nazwisko, ale jakby to szło w miarę naturalnie, no na pewno dużą różnicą było to, jak na takim poziomie wykorzystuje się na przykład analizę danych kinematycznych, w jakim stopniu. Oczywiście no to też nie byłem za to ja sam odpowiedzialny, ale to są rzeczy, które też no w takim nagle środowisku gdzieś dużo też wymagają zagłębienia się w to. Plus taka specyfika pracy też na boisku, no to też są elementy dużo takiej pracy, takich treningów włączonych, które są nakierowane na dany cel motoryczny, ale tak samo wykorzystują elementy piłkarskie. No i to też, no nie wiem, czy najtrudniejsze, bo to jakby ciężko może tak to oceniać, nie wiem, ale na pewno takim były czymś no, dużym wyzwaniem, czymś nowym, innym i bardzo też rozwijającym. Tak, no i na pewno też no, sam fakt, może to na samym początku, no tak, no nie. Idziesz na trening i prowadzisz takiego zawodnika, no to no, trzeba jednak się tam troszkę do tego przygotować też tak mentalnie, żeby zrobić to na pewności siebie i się w tym odnaleźć. Nie było kłopotu tego, że jesteś za młody do tego, żeby prowadzić, nie wiem, który z chłopaków, nie chcę tu nazwiskami zastrzelać z kadry, ja z tym młodym nie trenuję, bo on nic nie wie? Nie, no szczerze mówiąc, przynajmniej mi tak tego nikt nie powiedział. Wiadomo, szydelka w szatni piłkarskiej, kto znał ten, no. Kto pracował, ten zna i w wielu innych szatniach. Ale to już żartuję, nie wiem. No w takim kontakcie nie, bo to też pokazuje profesjonalizm tych ludzi. Co to ma za znaczenie, jeżeli ktoś czy ma tyle lat, czy tyle, jeżeli ktoś pokazuje ci, że wie co robić, jeżeli ty jakby to kupujesz, no bo to też jest często, no trzeba po prostu na takich jednostkach no, złapać jakiś tam odpowiedni kontakt. No to nie, to raczej myślę, że ten wiek tak z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że nie był problemem. No parę może takich bardziej już śmiesznych sytuacji. Ale typu, musiałeś, nie wiem, musiałeś nosić wodę za chłopakami? Jako najmłodszy? Nie. Znaczy, to bardziej w sztabie, wiesz, to tam tak jak piłkarze mają w swoim gronie, jak to się mówi, trzeba gdzieś tam frycowe zapłacić, no to sztab z ludźmi, z którymi pracowałem, no dosyć o wiele bardziej doświadczony i starszy ode mnie, ale to już takie śmieszne. Nie, no to jakby w żartach mówię, no jakby no nie jasne, było takich rzeczy. No nie, ale piłkarze, no nie, było no to, no w piłkarze nie, no myślę, że na
no tak jak mówię, to też organizacja w ogóle, to też niesamowite doświadczenie zobaczyć, jak coś takiego jest organizowane, jaka to jest skala tego wszystkiego, od treningu poprzez transport, no to wszystko jest dookoła, tych wszystkie obowiązki gdzieś tam medialne. No to to są, no to jest sztab ludzi, ogromna grupa ludzi, którzy nad tym wszystkim pracują, więc jakby takich rzeczy nie było, ale jeszcze co do takiego wieku, no to miałem taką sytuację, ale to później już w Lechu na przykład. No przez... Ale wyprzedzasz. Przepraszam. Zdradzasz tutaj rzeczy. Dobra, no. Chciałem się tylko właśnie pochwalić śmieszną sytuacją i takie bywały właśnie, no nie wiem, byliśmy w Turcji na obozie i wchodzimy na siłownię. No i nie wiem, jakaś pani z obsługi, no trzeba było coś z nią załatwić. No przepraszam, mieliśmy tutaj rezerwację siłowni, no cokolwiek. No i bywały sytuacje, gdzie pani pyta, gdzie jest trener. Ja mówię, no ja jestem trenerem i to proszę mi udostępnić, my to mieliśmy załatwione. No i często, no parę było takich śmiesznych okazji, że no gdzieś tam byłem, ludzie nie wierzyli, w sensie nie znając w ogóle mnie, czy będąc z innego kraju. No okej, okay, ale gdzie tak naprawdę jest trener, no co pan tutaj robi? Mhm. No więc to takie rzeczy gdzieś tam z punktu widzenia wieku, ale uważam, że jeszcze raz z punktu widzenia takiego już pracy, jeden na jeden czy kontaktu, to są na tyle profesjonaliści, że no nie ma to znaczenia. Jeżeli przedstawisz pewną jakość pracy i odpowiednie rozwiązania, no to jakby nie jest kluczowe według mnie. Okej, okay, już przedziłeś temat, więc przejdźmy do tego Lecha. Śpieszę się, wiesz. Przejdźmy do tego Lecha, czyli dostałeś, no bo trener Wałka no, zobaczył twoją jakość, twoje pracy, twoje zaangażowanie i dostajesz, nazwijmy to, drugie powołanie? No tak, tak to wyszło, że trener Wałka dostarczył pracę w Lechu Poznań. Dostałem powołanie kolejne, wiedząc już, z czym to się wiąże, to znaczy zupełnie inna praca, co? Kadra, no, praca, tak, no wiadomo, że tam praca w kadrze no jest taką no bardzo zintensyfikowaną jeszcze, no to też jest no inny etap, no okres przygotowawczy do Mistrzostw Świata, a co innego jest praca w mikrocyklu już meczowym, na przykład potem w klubie, więc to też bezcenne doświadczenie, którego bym nie przeczytał nigdzie. Natomiast no tak, no wiedziałem, że z punktu widzenia no, zaangażowania to nie jest praca typu będę parę godzin na treningu, wrócę do domu i będę sobie poznawał Poznań. No jakby nie miałem okazji za bardzo poznać tego miasta. Niewiele takich dni było, ale jakby no wiadomo, że... Więc mówię, wracając do tego, że no wiedziałem od początku, z czym to się wiąże. Oczywiście się nie zastanawiałem, no bo z takich okazji się zdecydowanie należy korzystać według mnie w takim etapie, w którym byłem. Tak, no i gdzieś tak to też wszystko poszło. Znowu kolejny film, w którym się budzę w dresie klubu Ekstraklasy i kolejne marzenie, żeby pracować tak w takim środowisku i pracować z takimi ludźmi, no bo to jest znowu herbem, klub klubem, ale to jacy ludzie tam pracują, na jakim poziomie, mówię od sztabu poprzez właśnie piłkarzy, z jakimi ludźmi masz do czynienia, no to są, nie są ludzie z przypadku, że oni w takim miejscu są, to są ludzie, którzy coś tam osiągnęli i są w dużym stopniu no, wyjątkowi i to też w takim sportowym i to też było ekstra. Co dalej? Co dalej? W sensie? No z Lechem. Z Lechem. No. Teraz jak wiemy nie ma, ale no nie ma Lech Lecha. Jest, nas tam nie ma. Mhm. To też kolejne doświadczenie. Pracując w sporcie, zwłaszcza w piłce nożnej, to nie jest kwestia kiedy, czy cię zwolnią, tylko kiedy. No, presja jest duża i to jest bardzo takie płynne środowisko. Nie mnie oceniać, czy to tak powinno wyglądać, czy nie. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, gdzie trenerzy będą dostawać więcej, mówię w ogóle w dyscyplinach, wielu dyscyplinach więcej czasu na to, żeby coś zbudować, no ciężko zbudować jakiś system, czy wdrożyć system w pracy, zwłaszcza w tak dużej grupie ludzi nagle zmienić mentalność, podejście, przyzwyczaić do swoich środków treningowych, już mówię nawet o takiej adaptacji już treningowej, no wiadomo, że no nie da się pewnych rzeczy zrobić tak, od taktyki poprzez pewne elementy motoryczne. Natomiast to, co też mi pokazała taka praca tam, no znowu indywidualizacja. I znowu do tego potrzebni są ludzie, warunki, wiadomo, no czasami możemy mieć gdzieś tam wątpliwości, czy w danym klubie ta praca pracuje, wygląda tak indywidualnie, w sensie mówię nawet takiej pracy dodatkowej, motorycznej. No ale no, do tego gdzieś tam trzeba też odpowiedniej organizacji, nawet jeżeli tych ludzi nie ma, no da się to ułożyć. No i tego też tam się uczyłem i też ogromnym takim no, różnicą właśnie w takiej pracy jest to, że to, co się dzieje jakby w samej jednostce motorycznej, to jest jedno, w sensie treningowej dyscypliny, to jest jedno, natomiast no to, jak ci zawodnicy pracują jeszcze indywidualnie, oczywiście jedni chcą, drudzy nie chcą, różne mentalności, zwłaszcza w takim klubie, gdzie masz też ludzi z różnych krajów,
no nie jest łatwo tak do każdego dotrzeć. Nie tylko mówię o znajomości języka, tylko o mentalności właśnie i tego poczucia dla nich, co jest ważne. No nie każdy Portugalczyk uważa, że trening siłowy i jakość wzorca ruchowego wpłynie na jego grę. Kopnięcie piłki. Tak, które notabene często technicznie no, robią inaczej, po prostu gdzieś tam są inaczej wyszkoleni znowu. No ale właśnie no to też umiejętność dotarcia do tych ludzi, wdrożenia takiego systemu pracy regularnej, no bo to też... Generalnie chyba w sporcie uważam, że dużą jakością naszej pracy trenerów jest to, w jakim stopniu uda nam się zbudować jakąś autonomię u zawodników, w takim sensie nawet dbania o jakość własnego treningu, własną regenerację. To nie są rzeczy, zwłaszcza ludzie na tym etapie nie potrzebują ciągnięcia za rączkę. Jeżeli pokażemy im pewne rozwiązania, oni to sprawdzą, na sobie kupią, no to jest ta różnica, którą możemy potem sobie wdrażać i oni jakby działają według tego. No wiadomo, znowu wracamy do technik miękkich, to nie wystarczy dać, masz tu program i lub to dzięki temu będzie super. No musisz też przez jakiś czas to z nim przerobić, pokazać, złapać taki kontakt, ale uważam, że właśnie takie budowanie autonomii w ogóle w sporcie, u zawodników na różnym etapie i świadomości, bo ci ludzie bardzo często chcą, czy na takim etapie nawet wcześniejszym, gdzieś dążenia do tego, żeby być na takim poziomie sportowym, no chcą przecież robić wszystko, żeby osiągnąć ten cel, ten sukces. Nie zawsze wiedzą, jak to robić. No, często elementy techniczno-taktyczne są na wyższym poziomie niż taka świadomość podstawowych rzeczy motorycznych, czy dbania o jakość własnego ciała, czy chociażby jakość snu, jakość odżywiania, no to są elementy, które my z zewnątrz często naszą rolą jest jako trenerów przygotowania motorycznego, czy czasami fizjoterapeutów w środowisku sportowym zwiększać. Na szczęście trenerzy coraz bardziej są też na to otwarci, żeby jakby korzystać z wiedzy, którą mają ludzie jakby z zewnątrz, powiedzmy, nie stricte danej dyscypliny. I to też na pewno jest teraz też łatwiej. No, wiele ludzi, którzy przede mną pracowali w tych środowiskach, mieli cięższą pracę i pewnie w wielu miejscach spotykali się z murem, ale no, chyba to już gdzieś tam jest coraz łatwiejsze i ja teraz też widzę, jak ludzie są otwarci. No, miałem też okazję pracować z takimi młodszymi trenerami, którzy jakby mają świadomość naturalnie, no nie możesz być ekspertem od wszystkiego. Masz sztab ludzi, no to korzystasz z niego i to jest też potem wartością już właśnie od tego, do czego wyszliśmy, czyli dla zawodników, którzy czerpią na tym, że mają jakąś tam dawkę wiedzy z różnych stron, z różnych źródeł i dzięki temu mogą swój warsztat, swoją karierę, no bo umówmy się, że to jest, każdy gdzieś tam patrzy też na siebie, to jest dla nich też sposób na życie, żeby ona też trwała dłużej, żeby obyło się to bez jakichś tam większych urazów, jeżeli się da, żeby to było bezpieczniejsze i przyjemniejsze dla niej, więc. Jak miałbyś powiedzieć na swoim doświadczeniu, na swoim przykładzie, albo co jest fajniejsze i co jest trudniejsze, praca z jednym zawodnikiem czy z zespołem? No to ja się cieszę bardzo, że mam okazję i miałem i to doświadczyć, bo uważam, że bardzo się różni to i to też tego się musiałem nauczyć. No to jest zupełnie coś innego i tego też miałem taki przyspiesz. Bo wspomniałeś o tej indywidualizacji w treningu jakby grupowym i teraz jak to się ma do jednej osoby, nie? Zaczynając od tego, że oczywiście praca jeden na jeden jest o wiele łatwiejsza z punktu widzenia zwrócenia uwagi na dane elementy, na jakość, na takie bardzo szczegółową pracę i to na pewno bardzo ułatwia. Tak jak teraz mam na przykład okazję dużo pracować w tenisie, gdzie no, jest to sport indywidualny, więc jeżeli mówimy o takiej, bo generalnie chyba mówimy o jednostce takiej pozakortowej, pozaboiskowej, no to wiadomo, że taka praca może być i łatwiej jest ją zindywidualizować, no bo po prostu mam jednego zawodnika i z nim pracuję, wiem, czego on potrzebuje, analizuję to i szukam tych punktów, które musimy u niego połączyć. W grupie no jest to trudniejsze, no polega to głównie na tym, żeby właśnie znaleźć, ile się da, na ile mamy czasu, te deficyty, te rzeczy, u których danego zawodnika musimy poprawić, ale no druga rzecz no to jest właśnie sam kontakt, no co zupełnie inaczej się prowadzi jednostkę jeden na jeden, gdzie no może jest to łatwiejsze dla wielu ludzi, o ile ktoś nie jest jakimś, ma problem po prostu z porozmawianiem z kimś czy złapaniem kontaktu. Natomiast no jeżeli wchodzisz przed grupę
pięciu albo 25 zawodników, no to już wymaga pewnej strategii, jeżeli wejdziesz tam, czy doświadczenia, czy jeżeli wejdziesz tam i po prostu będziesz chciał przekazać tylko i wyłącznie trening, czy pokazać, co robimy, no to to nie jest tak, to nie działa. No to możesz się często spotkać z nieprzyjemnym odzewem. Miałem dosyć szybką szkołę tego, mówię też na przykład, znaczy szkołę. Najpierw no wiele słuchałem o tym, czy rozmawiałem z trenerami, którzy już w takich środowiskach pracowali. I tutaj też poza Remikiem na pewno też bardzo mi pomogła w tym Nicole Rodriguez, która też wywodzi się z Exos i też jakby dużo, ogromne, niesamowite doświadczenie trenerskie ma. I dużo też o tym mówi. No i w ogóle właśnie w tej filozofii o tym się mówi. No. Jak to zrobić, jeżeli jesteś przed grupą, jak to od logistyki, chociażby, no nie wiem, podziału pracy na siłowni, na grupy, no to też są rzeczy, które musisz przemyśleć i zorganizować sobie odpowiednio, żeby nie było chaosu, żeby wszyscy wiedzieli, co mają robić. W zależności od też poziomu świadomości, czy to są dzieci, czy to są zawodnicy profesjonalni. No ale druga rzecz właśnie, jak potem reagować na dane rzeczy, jeżeli, no nie wiem, widzisz, że dana grupa wykonuje ten sam błąd, no to jesteś w stanie na to zareagować, ale jeżeli z grupy 10 zawodników dwóch robi taki błąd, trzech robi taki błąd, a cała reszta robi to wszystko idealnie, no to też trzeba wiedzieć, czy mówić, no nie możesz do wszystkich powiedzieć to samo. Okej, wszyscy robić to jest super, bo ci będą robić to źle i ci będą robić to źle, więc spróbować zareagować w miarę jeszcze indywidualnie, pracując nawet właśnie z grupą do danego problemu czy danej rzeczy, które zaobserwujesz. Więc z punktu widzenia właśnie takiego prowadzenia treningu, no było to dla mnie na przykład też takim, no nie wiem, powiem stresującą, ale takim dużym wyzwaniem na początku prowadzenia, nawet z grupą młodych ludzi, młodych zawodników, jak jeszcze zaczynałem gdzieś tam w Gliwicach, to mieliśmy takie grupki treningowe, no to oni też wyczują, taka grupa wyczuje, jeżeli nie jesteś przygotowany, jeżeli nie zrobisz tego z odpowiednią pewnością siebie i z odpowiednią intencją. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby macie zrobić ten trening, tylko co chcemy wykonać, w jakim tempie, przekazać jak najwięcej informacji. I to było też takie wyzwanie. No i dalej jest i na pewno się też tego uczę. Wracam trochę do tematu Lecha. Jak wygląda tydzień pracy w klubie sportowym Lech na twoim stanowisku? Wspomniałeś o małej ilości czasu. No bo tak wszystkim się wydaje ogólnie, że to jest temat taki, że trening jest o, nie wiem, 18 czy 19, jesteś na nim, robisz rozgrzewkę i idziesz do domu. No nie, no oczywiście pytanie dosyć ogólne, no bo to zależy jaki etap i czy jest to okres przygotowawczy, czy obóz, czy już taki stricte mikrocykl tygodniowy, mikrocykl meczowy. Aleks do tego jeszcze jest kibicem Legii. Okej, okay, no to często, no tak, ja nie odpowiem na to pytanie. Abstrahując od przynależności klubowej, o której tutaj nie będę mówił i się odnosił, bo to też śmieszne, a nie ważne. W każdym razie, no praca, jeśli chodzi o ten czas, no to akurat do trenera jest tak, że no to nigdy nie jest tak, że jesteś pół godziny czy godzinę przed treningiem i nagle okej, robimy dzisiaj to. Oczywiście każda jednostka jest zaplanowana co do minuty i to też wymaga czasu, więc każdego dnia, każdej nocy gdzieś tam się nad tym siedzi. Ale jeśli chodzi już tak o stricte pracę z zawodnikiem, no to o ten czas, no to często wygląda tak w takim klubie, że no jest salka, gdzie zawodnicy przed bądź po treningu robią tą indywidualną pracę z nami. Oczywiście tak samo z fizjoterapeutami jest stricte praca na leżankach, no i u nas czy to jest aktywacja, czy to jest jakaś tam potem elementy regeneracji, czy prace korekcyjne po treningu, no to wszystko jest czas, który potem jeszcze tam poświęcamy na tej sali, no tak z punktu widzenia właśnie planowania czasu, więc to zawsze jest jakiś czas przed treningiem, przygotowanie potem już stricte, czy rozgrzewka, czy uczestniczenie w samej jednostce piłkarskiej. No i duża, duża, duża praca potem po treningu. Czyli to dużo jest jakby analizy i przygotowania, to zajmuje najwięcej czasu w takim klubie, żeby zobaczyć, co mamy zrobić później? O to też, na pewno. To jest jakby, no bardzo mało się znaczy jak najmniej się pozostawia na jakiś tam przypadek i na pewno ile się da przeanalizować, no to się analizuje od danych kinematycznych poprzez właśnie, no z punktu widzenia naszych trenerów, nas, trenerów przygotowania motorycznego, no to właśnie głównie ta kinematyka, czy już taka kwestia zdrowotna danych zawodników, która zawsze gdzieś tam we współpracy
im bliższej, tym lepsza, tym jest ona lepsza z fizjoterapeutami. No plus właśnie, że analiza potem stricte treningu techniczno-taktycznego, w której też uczestniczymy, ponieważ ogromną siłą pracy w takim sztabie jest to, że no wymiana tych doświadczeń, tych obserwacji. Oglądamy trening, no bo treningi są na tym poziomie nagrywane, generalnie każdy trening, więc ten trening, na którym byłeś, widzisz potem jeszcze raz. I od elementów... Patrzysz, to oszukiwał? No, zdarzały się takie różne śmieszne sytuacje, ale, ale no generalnie właśnie od tego, nawet jak ty się poruszasz na boisku, bo to też nawet jeszcze z punktu widzenia prowadzenia, ja też wiele takich błędów popełniam. Jak stoisz chociażby w odniesieniu do grupy, której coś pokazujesz, to też nie jest czasami, to nie zawsze tak jest, że oni stoją dookoła ciebie i ty w środku i coś pokazujesz, a i tak wtedy to może być w jakimś stopniu źle, bo jesteś na przykład do kogoś tyłem. Mhm. Więc to też nawet takie swoje błędy można wyłapać, ale i były mi też nieraz punktowane, ale no więc potem no i analiza tego, co się działo już na boisku stricte techniczno-taktycznym poprzez sztab stricte już od dyscypliny, ale też na zasadzie konsultacji, w sensie no widzimy, ok, ten zawodnik miał problem z tym, widzimy tutaj na danych kinematycznych, że nie osiągnął na przykład takiej prędkości, którą naturalnie powinien osiągać, czyli było to na przykład wyznacznikiem jego naturalnej standardowej formy, tutaj z jakiegoś powodu tego nie osiągnął. Okej, okay, może zmęczenie, może coś, no i łączy się te fakty, gdzieś te wszystkie fakty i może dlatego też to tyle czasami musi trwać, jeżeli jest tylu zawodników i każdego w mniejszym bądź większym stopniu się analizuje poprzez pryzmat tego, co zrobił, ale też poprzez perspektywę tego, co cię czeka, czyli najbliższy mecz, najbliższy tydzień, miesiąc pracy, no to ta taka analiza jest bardzo ważna i jeszcze raz to, co mówię, bardzo wartościowa i ucząca poprzez wymianę tych doświadczeń, ale też otwarcie, no jeżeli trenerzy nie chcieliby słuchać cię, my jakby ich na to ciężko, żeby tam gdzieś wspólne wnioski wyciągnąć. Wiadomo, ostateczną decyzję zawsze ma trener główny i to on ponosi największą odpowiedzialność, natomiast z punktu widzenia takiego też medycznego czy naszych obserwacji, no to trzeba być tym wszystkim też no takim aktywnym i obserwować i być tu i teraz, żeby wiedzieć, co się dzieje. Po raz kolejny zakładasz orzełek na koszulkę z orzełkiem, czyli dostajesz angaż do innej dyscypliny, czyli do U17 siatkarzy. Tak jest. Jak to się dzieje, że ponownie zakładasz koszulkę? Tak mi się podobało, jakiś biało-czerwony zauważyłem, że pasuje mi do moich oczu i fryzury. Znaczy tam z nimi współpracowałem wcześniej, okay. Bardzo fajny znowu sztab ludzi, młody, dużo jakby porównując doświadczenie, dużo młodszy niż reprezentacji piłkarskiej, ale taki no bardzo ambitny, no już tam na poziomie powiedzmy rozgrywek w Polsce młodzieżowych siatkówki powiedzmy już uznany, no i z nimi już tam współpracowałem wcześniej, tam bardzo z punktu widzenia motorycznego czy dbania o jakość ruchu tych zawodników, bliska współpraca z fizjoterapeutą Krzyśkiem Wróblem, który gdzieś tam mnie w to zaangażował. Wcześniej na zasadzie konsultacji gdzieś tam były też testy, przeprowadzaliśmy w ogóle w kilku reprezentacjach siatkarzy testy motoryczne. No i gdzieś tam od słowa do słowa gdzieś złapał się kontakt. Przez pewien etap to konsultowaliśmy, pewną pracę, aż doszło do momentu gdzieś już takich stricte przygotowań do Mistrzostw Europy. No i się okazało, że jestem akurat dostępny czasowo, w sensie tak się stało. No jestem, to będę. Jestem dostępny, ponieważ no, musiałem się wyprowadzić z Poznania, więc ten czas się znalazł, bardzo jakby znowu w odpowiednim kolejności mi się to fajnie ułożyło. No i pojawiła się możliwość tam właśnie z nimi pracy. Bardzo też ciekawy projekt, bo to, co wcześniej się działo właśnie... Ja przepraszam jeszcze, bo mam bardzo dużo pracy po tym podcaście, ponieważ jest tyle dodatkowych pytań do ciebie, że nie jestem wszystkich zadać. No mamy czas, tak się spokojnie. Nie no, jakby ludzie potem nie wytrzymają, mamy już godzinę 9, ludzie potem nie wytrzymają, nie wysłuchają tego, albo coś bym drugą część z planowanymi pytaniami. Okej, okay, mam nadzieję, że to nie są pytania, które... Nie są trudne, ale jakby wymagają naprawdę dużo gadania, tak naprawdę, no bo wybieram te, które są takie w miarę... No na szybko. Odpiszemy mailami. Piszemy mailami, tak. Czy mieliś pytanie, czy jesteś w ciągu? Czekaj. Nie praca w siatkówce. I fizjoterapeuta Wróbel. Sprawdzałem, czy ty pamiętasz. Ja nazwisko. Pamiętam. A imię? Sebastian? Krzysiek? Okay. No. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Więc tak, no generalnie właśnie ten sam już okres przed mistrzostwami, no to była taka bardzo intensyfikacja. Mieliśmy kilka tych
obozów, okresów przygotowawczych, w sensie wyjazdów. Bardzo fajne też rzeczy, ale no wiadomo, że tam już główny nacisk na pracę techniczno-taktyczną. Mhm. Zejście w jakimś tam stopniu z obciążeń, ale niesamowite, fajna rzecz, fajne doświadczenie to, co się działo przed tym. Czyli właśnie od etapu gdzieś tam współpracy, powiedzmy, nie chcę teraz mówić konkretnie, powiedzmy, że to był rok, gdzie oni generalnie taki projekt przygotowywania takich mistrzostw trwa 2 lata. Ci trenerzy, jakby ten sztab pracował przez 2 lata, przez selekcję, wiadomo, że to też kwestia roczników, które się zmieniają, ale powiedzmy, że pewna grupa chłopców była obserwowana pod kątem tego, że mają szansę pojechać na takie mistrzostwa. No i przez te 2 lata gdzieś tam się to krystalizowało. Powiedzmy, że od roku była już grupka ludzi, którzy kilku z nich odpadnie, ale są już stricte przygotowywani pod to. No i akurat wtedy ja tam z nimi zacząłem tak współpracować trochę zdalnie. Jakieś udawało się łączyć wyjazdy, potem się nie udawało poprzez Lecha, ale zaplanowaliśmy, no udało się gdzieś tak to wdrożyć pewien system, z czego jestem dumny z chłopaków, że byli w stanie w dużym stopniu to robić. Pracy takiej no u podstaw, w sensie budowania nawet podstaw fizycznych, kształtowania siły. No jak wiemy, w wielu dyscyplinach jest taki duży jakby deficyt pracy nad tym, czy w ogóle pracy motorycznej, umówmy się. No. Mm-hmm. To są chłopcy, którzy grają na przykład na poziomie reprezentacyjnym w piłkę siatkową, natomiast to, co się dzieje w klubach poza siatkówką, no często no, wymaga, może być o wiele lepsza. Okay. Wymaga naprawy. Małych modyfikacji. Mm-hmm. Więc staraliśmy się tak to układać, żeby ci chłopcy dostawali. Oczywiście mieliśmy z nimi kontakt na obozach, więc ich badaliśmy. Mówię nawet o kształtowaniu siły. Obiektywizację przeprowadzaliśmy, czy też właśnie FMS. I na podstawie tego szukaliśmy znowu rozwiązań, jak to zrobić, żebyśmy przez ten najbliższy rok byli w stanie kształtować chociażby tę siłę, czy tę jakość wzorców ruchowych. Spotykając się raz na 2-3 miesiące, no ciężko to zrobić, mając 2 tygodnie. Coś gdzieś się dzieje, musi dziać pomiędzy tymi okresami, pomiędzy tymi obozami. I tak się to, tak to zorganizowaliśmy, że chłopcy mimo tego wieku jakąś tam świadomość i chęć, no to też duża motywacja po to, żeby jechać na takie mistrzostwa, po prostu tę pracę wykonywali w mniejszym bądź większym stopniu, ale mieli rozpisany plan treningowy 2-3 jednostek dodatkowych poza swoim treningiem siatkarskim. Plus właśnie pracę korekcyjną, którą mieli wykonywać. Na szczęście też tutaj dużym elementem była współpraca z trenerami w tych klubach, gdzieś tam staraliśmy się mieć z nimi kontakt. Czasami było to łatwiejsze, czasami trudniejsze, ale generalnie środowisko było fajnie otwarte na to, jakby trenerzy umożliwiali i pomagali chłopcom robić tę pracę. I tak się to podziało, więc oni przez ten okres mieliśmy wszystko zaplanowane, więc oni sobie tę pracę wykonywali. Wiadomo, na tyle, ile się dało i na tyle, ile masz świadomość ruchu i mając 16-17 lat. No i właśnie na tych obozach potem, gdzie byliśmy, no to już sobie to sprawdzaliśmy, modyfikowaliśmy i pracowali dalej. Więc przez ten okres zrobili naprawdę duży progres. No pamiętam taki, to jest chyba najfajniejsza motywacja, jak ci zawodnik albo trener powie jakby swoje odczucia, no i no okres, znaczy jakby zwieńczeniem tego przygotowania były eliminacje jeszcze na końcu poprzedniego roku 2017. Poprzedniego, przed mistrzostwami. Czyli 17, to 18 tak. Miałeś. No to oni mieli eliminację do tych mistrzostw Europy, no i to generalnie to też długi temat, ale akurat została podjęta decyzja, że jakby nie... Chłopcy, którzy będą tam grali, to niekoniecznie pod kątem, to, no kurczę, nie wiem, czy zaczynać ten temat, bo to jest temat doboru w ogóle zawodników w siatkówce poprzez parametry wzrostowe i jakby są, wiemy, że zawodnicy, ludzie szybciej dojrzewający, później dojrzewający, na danym etapie ci wyżsi są słabiej skoordynowani, mówiąc tak ogólnie, i słabsi generalnie technicznie. Bo są wysocy i mniej tak. Muszą. Natomiast no pewnie w przyszłości będą mieli większe szanse, po prostu są wyżsi. Natomiast no ci niżsi co muszą nadrabiać technicznie, być bardziej mobilni i tak dalej, więc... I mogą być libero. Proszę? Mogą być a potem libero. Ewentualnie mogą być libero, mimo że tutaj są środkowym najwyższym w drużynie. Mhm. No i generalnie tutaj odważna decyzja, bo zostali głównie właśnie wybrani ci zawodnicy, powiedzmy ogólnie niżsi, jakby... Tu i teraz będący bardzo dobrze technicznie i rozwinięci, natomiast no nie wiadomo, jak to się potoczy później, ale z punktu widzenia najbliższych paru lat na pewno technicznie, taktycznie najlepsi w Polsce.
No więc oni jakby wzrostowo no, mieli też pewien deficyt. No i jeżeli po tych eliminacjach gdzieś tam chłopcy byli zadowoleni, że potrafili, nie wiem, przeskoczyć Rosjan, których ta selekcja jest zdecydowanie pod kątem wzrostu i to są ogromne chłopy, no to oni byli szybsi, byli dynamiczniejsi, byli w stanie dać czapę zawodnikowi, czytaj, zablokować dwie głowy wyższemu, no to dla nich wow, no to czyli jesteśmy w stanie takimi cechami motorycznymi to nadrobić i gdzieś zniwelować tę różnicę, a dzięki temu wykorzystać swoje atuty. To będzie miało w przyszłości dobry skutek według ciebie? No to też się okaże, no myślę, że nie powinno się aż tak jakby minimalizować szans takich ludzi na tym etapie tylko dlatego, że są, no to nie, umówmy się, to nie są mali, no to oni jakby i tak jeszcze urosną, ale wiadomo, no są też pewne badania, no gdzieś, czy prognozy, że mogą nie być tymi najwyższymi. Nie wiem, no i nie chcę wschodzić aż tak w siatkówkę, w sensie nie jestem tutaj aż tak ekspertem, ani stricte już nie mówię o elementach technicznych i taktycznych, na których w ogóle jakby nie śmiem się wypowiadać. Natomiast no, może to mieć znaczenie, że faktycznie no, nie wszyscy z nich będą gdzieś tam później grali, ale to nie jest tak zero-jedynkowy system według mnie, że jesteś no, teraz na takim etapie i nie urośniesz aż tak. To nie znaczy, że nie będziesz w stanie gdzieś tam, no wiadomo, że ta dyscyplina też staje się coraz bardziej dynamiczniejsza, tam dużo więcej też innych elementów można, chociażby szybką piłką, to że dojdziesz do ataku, zrobić różnicę, a nie koniecznie aż tak wysoko. Więc mam nadzieję, że to też się w tę stronę potoczy, a jeżeli nie, no to i tak ogromna dla nich, myślę, wartość już na tym etapie zbudowania jakichś takich podstaw, cokolwiek nie będą robić w życiu, świadomości. I właśnie podsumowując całą tą pracę, no to tam dużo było takie pracy mentalnej, dzięki trenerom, którzy fajne rzeczy tam wprowadzali i warsztaty takie pod kątem, więc dużo takich składowych, poza stricte siatkarskich. No i to gdzieś tam się fajnie składało. No i zwieńczeniem były już mistrzostwa w Sofii. Na te mistrzostwa pojechałeś? Tak, tam już miałem. Bo to trener przygotowania motorycznego jest na mistrzostwach, na których się nie da trenować, bo tam jest mecz za meczem. Kluję to twoje potwierdzenie pytania, wiem, że myślisz inaczej. więc no nie wiem po co, no po to, żeby, bo w Sofii ciepło w Sofii jest. Ciepło jest i przyjemny wyjazd. No a tak troszkę poważniej, no to ogromna ilość pracy jest na takim turnieju. No. To, co się dzieje. Ciebie, ja to robię pod publikę, żeby ludzie zrozumieli. No ja wiem, bardzo dobrze. Więc okres przygotowawczy to praca, powiedzmy, kształtowanie. Natomiast no, to, co możemy zrobić potem na takim turnieju, to przede wszystkim aktywacja już przed treningiem. Prowadzisz rozgrzewkę. No właśnie, to nie tylko chodzi o rozgrzewkę, bo to jest też coś, co znowu oni robią sami, czy kwestia właśnie pracy, współpracy z fizjoterapeutą, który oczywiście reaguje na jakieś tam różne dolegliwości zawodników po to, żeby byli w odpowiedniej dyspozycji do najbliższego meczu, ale też no, często, tak mówiąc ogólnie, no, praca w drużynie polega też na tym, żeby dużą naszą rolą trenerów przygotowania motorycznego jest uzupełnić trening wyrównawczy tak zwany. Wiadomo, nie wszyscy mogą zagrać, nie wszyscy mogą zagrać w pewnym wymiarze, więc ci, którzy nie, też muszą być w odpowiednim rytmie po to, żeby byli gotowi na kolejny pojedynek i to jest duża rola na pewno trenerów przygotowania motorycznego. Tak, no potem już sama rozgrzewka meczowa, która też uważam, prowadzi się z tylu tego Holendra, co takie filmiki były. Taneczne. Tak. Fajne elementy, no jakoś nie zdążyłem tego wprowadzić, nie mam zdolności, chociaż kiedyś chodziłem, miałem takie zajęcia z aerobiku, ale jakby nie pamiętam nic. ale na WF-ie też były zajęcia z tańca, co? Pierwsze zajęcia fizyczne, jakie miałem, to właśnie taniec towarzyski. Tak. Bardzo ciekawe, no, ale to pokazuje może właśnie, że trzeba wykorzystywać też takie rzeczy. No więc sama rozgrzewka meczowa, która też może się wydawać błaha, natomiast też może dużo zrobić z punktu widzenia nawet nie tyle tylko i wyłącznie przygotowania do meczu, no bo to oczywiście, ale też pewności tych zawodników mentalu, pewien schemat, rytuał, który lubimy razem. Zwłaszcza to jest też ciekawe, no masz boisko do siatkówki nie jest zbyt duże, więc jakby masz bliski kontakt przez siatkę z drużyną przeciwną, która się rozgrzewa. No i też widzisz te reakcje, jeżeli oni obserwują na przykład, o kurczę, co tam się dzieje, oni są w jakiś zsynchronizowany sposób pracują, a po drugiej stronie no widzisz chłopców, którzy zaciągają się statycznie i leżą na ziemi i nie ma tam energii. Ale tutaj jeszcze się rozciąga statycznie przed meczem? No, tak. Nie wierzę, na poziomie kadry. Dlatego mamy brązowy medal. No tak. Zwłaszcza no, w takich krajach, no gdzieś. No,
Więc ten taki element schematu, rytuału dla chłopców też na pewno fajną rzeczą są. Dla mnie również. To buduje team spirit? Bardzo, bardzo. No i tutaj też w tym widzę dużą rolę właśnie takiej jedności, nawet integracji i wiesz, no, poczucia właśnie tego, że jesteśmy razem, robimy coś razem i jazda i potem to widać też na boisku, zwłaszcza no, wejście w mecz, to też są elementy, które gdzieś tam mogą mieć znaczenie dzięki temu. No i tak, no i właśnie na takim turnieju, no to potem właśnie kwestia regeneracji, potem już mniej jest jeszcze tych bodźców, czynników kształtujących, czy no to są głównie jednostki regeneracyjne, przygotowanie indywidualne, ale też grupowe, czy tam rozruchy, no rzeczy, które mają znaczenie, no bo to już nie jest tylko i wyłącznie granie, którego jest no jednak dużo, ale no to co tam już, no niestety no w takiej końcówce takiego turnieju, no to wytrzymują ci, którzy gdzieś tam są, mają jeszcze więcej zasobów, są bardziej przygotowani, bądź mają szerszą ławkę, więcej możliwości gdzieś tam wykorzystania zmian, więc bardzo ciekawe doświadczenie. Z kim przegraliście? Z Bułgarami. Niesamowite też, na takim poziomie do lat 17 mieliśmy, była pełna sala, hala kibiców. To był mecz ćwierćfinał. Ale pomogły im ściany, czy naprawdę? Półfinał. No, myślę, że Bułgarze nie słuchają, więc mogę tak tutaj powiedzieć. No, szczerze mówiąc, bardzo zostaliśmy potraktowani bardzo niesprawiedliwie. Mhm. Było parę piłek, gdzie ewidentnie ludzie z trybun, no, Francuzi, z którymi bardzo mieliśmy tam dobry kontakt, rodzice ich, no mówią, no przecież to była piłka metr poza boiskiem, albo była taka sytuacja, że trafiła. U 17 nie ma challenge? No nie ma challenge'ów jeszcze niestety. No i gdyby były, no to myślę, że mogłoby się to potoczyć inaczej. No dużo pomocy sędziów, mimo że byli jakby neutralni, tak. No natomiast no taki no, nieprzyjemna sytuacja. Na takim poziomie gdzieś powiedzmy, no to są jeszcze chłopcy, no jakby rozwój, no to głównie idea sportu, no to tam no było mocno i gdzieś tam, no nie szkoda, no bo też widziałem emocje, no czuli się chłopcy może nie lepsi, na pewno mogli walczyć z nimi w tym półfinale. Ale no pomogły ściany, ale no też niesamowita atmosfera, naprawdę. No na tym poziomie doświadczyć, grając, mając 16-17 lat na takiej hali, no to potem wchodzisz w polskiej lidze i cisza, nie? Naprawdę taki młyn, niesamowite. Jakie emocje, ile tam reakcji, normalnie pełen doping. No wiadomo, hala też wiąże się z tym, że to jakby bardziej odczuwasz, ale no to było mocne. No i więc w tym półfinale niestety. Niestety polegliśmy, ale tak, no czujesz, fajnie, że z tymi chłopakami? Nie, no projekt się zakończył. Tak, no i dalej idą U18, U19? No tak, tylko że to już inny sztab. Okay. To już inny sztab. No i generalnie to też było taki etap dla nich przełomowy, no bo poszli, ten rocznik akurat szedł teraz do liceum, do Spały, gdzie jest szkolenie centralne. No więc to troszkę też, fajnie, bo spora grupa z nich faktycznie tam poszła, nie wszyscy, więc mają okazję dalej pracować. Nie wiem jak do końca, jak teraz tam wygląda, mam nadzieję, że idą dalej, ale no z tego co słyszałem, to na samym początku też były fajne opinie ułożenia też technicznego, taktycznego, naprawdę dużą pracę też nasi trenerzy siatkarscy tam wykonali. Okay. I to też ludzie postronnie jakby widzieli tam, że no nie przychodzą chłopcy z przypadku. Ale też to co mówiłem o tej selekcji, no to też wynika z tego, że no ten skład, który grał u nas, no dosyć mocno się tam, może nie bardzo przerzedził, ale no trochę też się pozmieniał, no ponieważ no są inne kryteria, które decydują też o tym, kto do takiej szkoły idzie. Pracowałeś kiedyś w Physio for Life, miałem ten zaszczyt ciebie gościć w tych, jak nazwałeś na początku, czterech ścianach. Teraz pracujesz w miejscu, które skrót ma WSG, ale go nie pamiętam teraz. Warsaw Sports Group. O właśnie, pięknie. Dlaczego nie lubisz takiej pracy stricte, taka, która u nas jest, tej pooperacyjnej, tej takiej mocno rehabilitacyjnej, tylko wolisz iść w motorykę? Dlaczego nie lubię? Może nie tyle, że nie lubię, a bardziej lubię to. Okay. Bardziej lubię tą pracę ze sportowcem, jak pamiętasz od samego początku, tak. Jakbyś tutaj naszej współpracy bardzo fajnej, no gdzieś szukałem tego i to było coś, czym się spełniałem. No nie ukrywam, że też no, nigdy nie aż tak się nie szkoliłem, jakby nie czuję się też tak pewnie w takiej pracy, a nie lubię robić rzeczy, w których nie jestem przekonany, a nie jestem generalnie niczego, ale w sensie chodzi mówię o to mi, gdzie się czuję jakiś tam bardziej doświadczony, czy po prostu troszeczkę więcej wiem, więc w tej dziedzinie może niekoniecznie mam duże doświadczenie
I myślę, że może kiedyś, bo to też jest jakby cenne jakby wykorzystanie tego nawet też w pracy w sporcie oczywiście, natomiast no akurat tam wszędzie, gdzie pracowałem, no to i tak samo generalnie tutaj, no są ludzie, fizjoterapeuci, którzy manualnie jakby prowadzą ci zawodnika, a ty robisz to, co trzeba robić dalej, więc jakby nie wykluczam takich rzeczy, no ale, ale bardziej no też podoba mi się taka większa może kontynuacja pracy, w sensie w sporcie no masz to, no masz zawodnika, który gdzieś tam idzie dalej, no tutaj w pracy z pacjentem no doprowadzasz go do pewnego poziomu i jeżeli chce to robić, to robi dalej, ale jeżeli nie chce, to nie, a często to też tacy ludzie są i to w 100% tak rozumiem, no dla których no to jest jakieś jedna z kilkunastu elementów w życiu, to żeby on dobrze chodził, czy dobrze mógł sobie pobiegać, pójść. Natomiast no w sporcie ta motywacja jest większa i cel, ale wiadomo też odpowiedzialność jest większa pracy, ale no tak mi się to najbardziej dotychczas podobało i w tę stronę mnie to się toczyło. Padło tutaj pytanie, które zadam, ono jest mocne o tabu mocne? W Polsce. Tak, mocne pytanie. Czy jeździsz Ferrari? Bo tyle sukcesów, kadra, Lech, U17, to znaczy, że dużo zarabiasz, a więc ile zarabia w Polsce trener przygotowania motorycznego, na co można liczyć? Ojejku, no ciekawe pytanie, mocno zastanawiające. Nie no. A ile masz mieszkań w Warszawie? To zależy. Powiem, to zależy z punktu widzenia, no gdzie pracujesz, w jakim środowisku, no w jakiej dyscyplinie, to nie jest tak, że nie będę tutaj podawał przykładów, bo to chyba zupełnie nie o to chodzi, ale no praca z młodzieżą, czy praca w wielu klubach, no nie jest, jak, to nie jest, niekoniecznie jest aż tak, no, powiedzmy, finansowo opłacalna, w sensie aż tak niesamowicie. Ja zauważyłem, mogę teraz jedno zdanie, zauważam, że więcej da się zarobić pracując za motorami niż zawodowcami? Tak, wiele ośrodków, nawet w Exosie to też mówią, jakby, no nie jesteś w stanie takiego ośrodka do końca prowadzić, czy żyć z tego, pracując tylko i wyłącznie z zawodowym sportowcem. Jakby to, co codziennie przekazuje ci, nawet w Stanach. Więc to, co te hale, te środki, te gabinety, no musi ktoś wypełnić na co dzień, zwłaszcza, że ludzie coraz więcej się ruszają, więc coraz więcej takich potrzeb też mają i uważam, że to jest na pewno bardzo no jakby naturalne, że nie tylko ten sportowiec i to tak musi działać. Ale wracając do zarobków, no nie będę tutaj rzucał kwot, bo znaczy, też nie ja to, o to chodzi. No to, ja to ale zawsze lubię z tego wyjść w ten sposób, że nieważne kim jesteś, robisz coś dobrze, to dużo zarobisz. Czy tak robisz, czy kładziesz kafelki, czy jesteś sportowcem, czy jesteś trenerem szkoły motorycznego, czy fizjoterapeutą. Jeśli robisz to odpowiednio dobrze i umiesz tym zarządzać, no to zarobisz swoje i będziesz godnie żył. W końcu tak, oczywiście nigdy na początku, rzadko no nie, na początku, no ale jeżeli faktycznie robisz to z pełną pasją i no i ty też niekoniecznie się kierujesz tym akurat, że myślisz, okej, okay, popracuję tyle, to zarobię tyle. Wiadomo, no są różne sytuacje, niektórzy muszą od razu, nie wiadomo, zrobić coś. Z czegoś tak trzeba żyć. Oczywiście. Dlatego też, to znasz też pewnie, zrób mi terapię, rozpisz mi trening, no to nie do końca każdemu można, no bo tak tu można mieć trzy etaty. My tu z Wojtkiem to ustaliliśmy, że od znajomych bierzemy podwójnie. No właśnie, myślę, że też o tym pomyślę. Aczkolwiek no, nie mam jeszcze na szczęście aż tyle. Lubię to też robić, więc to też jest czasem taki zgubny, no bo wiesz, no chcesz komuś pomóc, no pewnie, no też jest nowa osoba, nowe doświadczenie, więc tak, no ale no, na pewno na początku no, trzeba się nastawić, no że no, musisz do czegoś dojść, więc musisz troszkę popracować też, po prostu od siebie dać, żeby potem to odebrać i to jest naturalne. Jeżeli masz większe bądź mniejsze szczęście wcześniej bądź później trafić do dobrego środowiska, które też to doceni. No myślę, że środowisko w Polsce też coraz bardziej docenia, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę trenerów przygotowania motorycznego. Mówię środowiska te sportowe. No to też coraz więcej jest tam zaufania i też na pewno będzie coraz więcej pieniędzy, więc na pewno będzie można z tego też fajnie żyć i można już w wielu miejscach. No ale to bardzo, bardzo, bardzo zależy od właśnie od miejsca, no, póki co. No nie mamy jeszcze takiego systemu, który no nie wiem, gwarantowałby po pewnych wykształceniu, no, którego no, póki co kierunkowego jeszcze nie ma, dawał ci możliwość na 100% pracowania w danym miejscu, na danym poziomie i zarobienia tyle i tyle. No, no gdzieś tak na razie dotychczas to wygląda tak, no, bardziej indywidualnie, gdzieś szukania swoich możliwości, swojego rozwoju. Fajnie, że ten rynek też tak się rozwija w kierunku usystematyzowania tego, mówię o przygotowaniu motorycznym. Coraz więcej ludzi chce się też tym zająć, no chociażby Polskie Stowarzyszenie i myślę, że w fajną stronę to idzie i dzięki temu też ta jakość pracy ludzi będzie szła
będzie szła na drugą stronę. Musiał nas rozproszyć troszeczkę. Ale jak robisz, skończyliśmy na pytanie. Tak, pytanie także doszło do końca, więc nie zrobiło to dużej krzywdy nam. Ale mnie wyprowadził oczywiście. Możesz powiedzieć coś o listach jakichś ciekawych. Listy do M. No kurczaki, widzicie, tak to jest. Jak ktoś zacznie machać z dziwnej strony, to potem jest problem z pytaniem. Dzień, ale chciałem zapytać cię o projekt, który też prowadzisz. AWF Warszawa zrobił to są studia podyplomowe? Tak, prowadziłem, teraz znowu też poprzez to, że byłem w Lechu, no jakby nie byłem tam, miałem możliwości, teraz te studia chyba dopiero będą w tym roku, jakby się zaczynały, bo tam też to były przesunięcia, póki co jakby miałem, nie byłem w tym projekcie, ale też super dla mnie doświadczenie. To było studia podyplomowe, trener przygotowania motorycznego. Jak reagują studenci, którzy są starsi od ciebie? Znowu ten sam problem porusza, no, ale czy nie było takiego? No i też znowu podobnie odpowiem, bo to też na początku, poza tym, gdzie znowu brałem kluczyk do sali i pani woźna, ale proszę przysłać prowadzącego, a nie studenta. Więc chodzi z plakietką? No nie dostałem, ale od następnego razu zapuszczałem brodę i nosiłem okulary, więc pomaga. Polecam naprawdę. Działa to dobrze. Mhm. Ale znowu odpowiem na to pytanie tak samo jak jeśli chodzi o pracę z ludźmi starszymi. No znowu, jeżeli masz ludziom coś ciekawego do przekazania, starałem się tak to przedstawiać, no to oni też są chętni, nie ma to też znowu znaczenia dla nich. No, ja też staram się na to tak wpatrzeć. W ogóle w edukacji, no jakby można powiedzieć, że dosyć wcześnie udało mi się, mam okazję przekazywać pewną wiedzę dalej. I też na to też tak patrzę, na początku miałem z tym problem, no jestem młodszy, mniej no młodszy od wszystkich, którzy na przykład tam byli. Doświadczenie, no to już nie mnie oceniać. Natomiast to jest też tak, że no jakby ja przekazuję wiedzę, którą ktoś przekazał mi i nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego stażu też, czy ileś tam lat na karku, żeby móc coś, dane doświadczenie od kogoś, czy daną wiedzę przekazać dalej. Co jest wiedzy dla ciebie? Myślę, że znalezienie, to co ja widzę, no znalezienie tych punktów kluczowych, bo często takie szkolenia, czy nasze coś, co przedstawiamy komuś, jest mnóstwo informacji, natomiast no to, żeby to było praktyczne, to trzeba to już ułożyć, uprościć. Edukacja myślę, dużo na tym też polega. Jeżeli chcemy wejść głębiej, no to jest jakby kolejny element, ale wyciągnąć te najważniejsze rzeczy i w ten sposób edukować, żeby gdzieś tam nam się w głowach łączyły te kropki, gdzieś tam pewne rzeczy zaczynały działać spójnie, ale poprzez właśnie uproszczenie i właśnie chyba trzeba unikać, na swoim doświadczeniu widzę, no przerostu jakby ilości informacji. Często, zwłaszcza na początku, gdzieś tam ta podstawa, gdzieś tam taka prostota przekazu też jest ważna, no ale też dużo pomaga na pewno odwoływanie się do doświadczeń, no bo wiadomo, że przekazanie tylko i wyłącznie teorii nie jest tak cenne, jeżeli poprzemy to doświadczeniem. Ja tak najbardziej cenię szkolenia, na których bywałem, czy ludzi, których słucham, jeżeli no, możemy to jakby posłuchać, co on faktycznie, jak ta osoba ten system, czy to rozwiązanie wprowadziła w swoim życiu i tak staram się tam, gdzie mam przyjemność coś próbować przekazać, no to tak to układać. Ciekawa, fajna rzecz, naprawdę ludzie też tam otwarci, z różnych też środowisk. Na przykład była pani, która zajmowała się pracą ze śpiewakami i też szukanie specyfiki, też takie otwierające, bo nagle wiesz, chcesz opowiadać o piłce nożnej, o tenisie i siatkówce, a tutaj trzeba znaleźć rozwiązanie, jak, no bo chcesz gdzieś jakbyś razem coś stworzyć, czy jakby pomóc, no to jak tu pomóc takim ludziom, czy w takiej dyscyplinie, czy w pracy z tancerzami, no to są dla prowadzących też takie rzeczy, jeżeli ktoś chce, no to też będące wyzwaniem, ale jak doskonale wiesz, no sama rutyna przekazania informacji to jest jedno, ale potem kontakt z ludźmi i jakby próbowanie pomóc im w ich przypadkach, no jest takie trudniejsze, ale też takie najciekawsze, no najbardziej rozwijające. Exos, Legocki, FMS i dużo innych szkoleń, które można zobaczyć w twoim CV. Skąd bierzesz na dzień dzisiejszy inspiracje, czy skąd dalej chciałbyś czerpać wiedzę? No inspiracje to na pewno znowu powiedzmy obserwuję, czy widzę, co robią. Głównie jakoś tak mam przy okazję trenerzy, których poznałem i tu mówię, czy ludzie z edukacji właśnie Exos, czy ludzi gdzieś tam. Chcesz poszukać nazwiskami? Może niekoniecznie. Dobra.
można zobaczyć, kogo obserwuję na Instagramie, ale aczkolwiek nie korzystam jakby bardzo dużo z tego. No jest parę stron, które gdzieś tam czytam i szukam. No na pewno bardzo dużo fajną rzeczą jest dla mnie w kontekście właśnie takiego rozwoju i obserwowania, właśnie obserwacja. No miałem przyjemność chociażby być w Arsenalu, gdzie widziałem, jak Akademia Piłkarska i też pierwsza drużyna pracuje i czerpanie ludzi, którzy po prostu robią to, co chcę robić w danym miejscu. Nie? To, co, o czym ja kiedyś chciałbym pracować w takim klubie, no to też no nie ma lepszego źródła niż po prostu zobaczenie, jak oni to robią. No. Mówisz o Instagramie, to jest jakaś inspiracja dla ciebie? Rzeczywiście ten Instagram jest taką dzisiaj wymianą wiedzy międzykontynentalną, nazwijmy to, między tym, co się dzieje na Exosie w Stanach, a to, co się dzieje w Polsce? A to na pewno, tak. I to jest też super. No, widzisz ludzi, czy z którymi byłeś na szkoleniu, albo którzy no, są po prostu trenerami tam. No i widzisz, że popracują na przykład podobnie, że jakby coś, czego się nauczyłeś, wykorzystywane jest przez nich. No i dużo to też tak pomaga jakby odświeżać to cały czas sobie. Nie mówię odświeżać Instagram. Tak, tylko odświeżać sobie w głowie. Okej, okay, fajnie, to przecież można było tak kształtować, można było tak połączyć korekcję z ćwiczeniem. I to jest takie, no może niekoniecznie nagle jakaś mega inspiracja, a trochę potwierdzenie i zaczerpnięcie nowych pomysłów, nowych elementów połączenia, nowych rzeczy. No myślę, że to jest, jeżeli fajnie poprowadzone medium, no to naprawdę jest parę osób, jakby jest to fajna rzecz, którą można wykorzystać. No wiadomo, że to nigdy nie będzie w 100% takie źródło informacji, wiedzy, które zastąpi nam przeczytanie książki, czy porozmawianie z trenerem, czy artykułu, ale na pewno trochę można właśnie się zainspirować, zobaczyć nową rzecz, czy wejść nawet w specyfikę. Ja na przykład mam tak trochę, że no, pracując też w różnych dyscyplinach, no nie każdą znasz tak dobrze. No fajnie poznać troszkę głębiej, no nie wiem, od samych rzeczy techniczno-taktycznych, czy techniki poruszania danych kroków w kilku tych dyscyplinach, w których miałem dotychczas przyjemność popracować, no to się troszkę różni. I na przykład no, takie urywki, powiedzmy, ze środowiska danego też troszkę pomagają się zagłębić, nie będąc w tym, nie pracując na przykład jeszcze w danym klubie, więc to też dużo ułatwia. No i no, w ogóle to też już tak abstrahując od stricte takiej inspiracji zawodowej, no też Instagram i te media no, dosyć dużo no, mówią teraz generalnie o człowieku i to, co kiedyś właśnie Nicole, o której wcześniej wspomniałem, bardzo fajna rzecz opowiedziała, no jakby wchodząc do drużyny na przykład, z którą zaczynasz pracować, nie znasz tych ludzi, znasz tylko ich imiona, nazwiska, które też swoją drogą polecam znać, a nie czytać z kartki, to też ma znaczenie, jeżeli do kogoś powiesz po imieniu, no to możesz się o nich cokolwiek też dowiedzieć, chociażby obserwując na początku Instagram czy ich media społecznościowe, jeżeli oni chcą się, dzielą się takimi rzeczami i to też ułatwia potem złapanie kontaktu na przykład z tymi ludźmi, więc też możesz poznać ich trochę z innej strony i brutalne, może nie brutalne, ale no tak możesz trochę prześwietlić też osobę, na przykład, z którą też będziesz pracował. Więc uwaga, co wrzucacie. I pracownika. I pracownika też, no to też no, zapewne. Dlatego jak tutaj przychodziłem do Wyglona, to Fizy for Life, to chyba niewiele się do mnie dowiedzieliście. Chyba u nas tak. Zacząłeś prowadzić Instagrama. Tak, to mogę zapytam powiedzieć. Teraz się podchwytliwie, czy warto obserwować Staszka na Instagramie. No zależy, czego szukacie. No, może samego mojego profilu indywidualnego. No, znaczy warto, no oczywiście, że warto. Nie jestem jakimś bardzo tam aktywnym uczestnikiem. Wrzucam raz na jakiś czas pewne jakieś inspiracje, czy moje przemyślenia, czy wspomnienia z wyjazdów. Natomiast no, akurat tutaj mógłbym może polecić właśnie rzecz, którą teraz z Pawłem Chodoniem, z którym współpracuję blisko właśnie w WSG. Paweł jest fizjoterapeutą i trenerem przygotowania motorycznego. Stworzyliśmy taki profil PTP, Pro Tennis Performance. Można go znaleźć odnośnik na moim Instagramie, gdzie wrzucamy pewne ciekawe zajawki, rzeczy pracy takiej motorycznej głównie, ale tak samo będzie plan jest pokazywać pracę na korcie. Podporządkowany w jakimś tam stopniu akurat w środowisku, w którym teraz sobie, z którym pracujemy, no Paweł jeszcze dłużej, właśnie tenisowym. I to są rzeczy, które kiedyś może bym nie pomyślał, żeby coś takiego wrzucać, ale no myślę, że można w ten sposób kogoś zainspirować, sprowokować też do rozmowy, no i pokazać, że można czasami troszkę inaczej, nie wiem, popracować, czy ja też mam właśnie parę takich akurat specyficznych, może kierunkowych na daną dyscyplinę źródeł, z który gdzieś tam sobie czasami coś ciekawego czerpię i jakie tak masz plany, albo gdzie cię będzie ona spotkać w 2020 czy 2021 roku?
gdzie mnie można spotkać. No najwięcej no teraz jakby jestem zaangażowany w ten projekt tenisowy i to na pewno najwięcej to na kortach tenisowych Warszawy i teraz Australian Open, czemu tam cię nie ma? No bo paliło się i przełożyłem lot. Na razie dążymy z zawodnikami, z którymi pracujemy do tego, żeby tam w końcu polecieć. No i jakby tutaj aktualnie działam tutaj w Warszawie, głównie jest to właśnie w okolicy Legii i tam pracujemy indywidualnie. Plus właśnie korty warszawskie. I póki co takie są moje plany, żeby gdzieś tutaj sobie to rozwijać. No i docelowo dochodzić z zawodnikami do takiego poziomu, etapu, żeby jak najwięcej z nimi jeździć też po świecie i spełniać ich marzenia, spełniać moje marzenia. Powołanie do kadry? To się szykuje? Może coś zdradzić? Której kadry? Jakieś, nie wiem. Nie, aktualnie nie. Czekam, właśnie faks mi się rozładował. Nie chcę nic wyjść. Papieru chyba nie mam. Nie, no szczerze jestem teraz bardzo się czuję spełniony z tym, co robię też. Zawodnicy, z którymi pracuję, są na najwyższym poziomie też w Polsce, więc generalnie to też jest w pewnym stopniu reprezentacja czy kadra. Różne się czasami są zgrupowania, czy nie, w tenisie to troszkę inaczej wygląda, ale są oczywiście też. Więc nie, ale też już tak abstrahując, ogólnie mówiąc, wiadomo, taka praca w takich miejscach, mówię w reprezentacjach, jest bardzo dużym spełnieniem marzeń, ale też taką nobilitacją, no jakby motywacją, ale też muszę powiedzieć, że nie warto się nastawiać tylko i wyłącznie na takie miejsca, w sensie wiadomo, nie mówię tutaj o tym, kto jakie ma marzenie, do czego dąży, ale no jakby ta sama praca z punktu widzenia wykonania jednostki, wykonania już pracy ze zawodnikiem, z człowiekiem, no niekoniecznie musi się wiązać z tym, że pracujemy akurat w reprezentacji. Oczywiście to pomaga, to jest fantastyczne i każdemu tego życzę. Natomiast no jeżeli naszą pasją jest prowadzenie zawodnika, czy pracowanie z nim, pomóc mu, no to nie musi mieć na sobie koszulki reprezentacji, bo jakby to nic nie zmienia, więc to nie musi być cel, nie powinien być cel według mnie, jakieś tam uzależnianie swojego spełnienia, że będę akurat w danym miejscu, a może, że będę w stanie pracować w dany sposób, na danym poziomie i to jest według mnie taki jakiś sukces, do którego, czy kierunek, którym warto dążyć. Przypomniałem zapytanie, które listonosz już mi zabrał, więc wrócę trochę do tematu wcześniejszego. Na ile ta praca w Lechu czy w kadrze różniła się od tego, co widziałeś w Arsenalu? Czy to jest, taka przepaść, kosmos i to jest nie do przełożenia na rynek polski czy na środowisko polskie? Czy jest to już bardzo podobne i pracujemy bardzo podobnie, tylko brakuje nam, nie wiem, szkolenia młodzieży czy czegoś innego na początku, żeby ten sukces klubowy, nie wiem, byle jakiego klubu ekstraklasy piłkarskiej, koszykarskiej, nieważne czy o dyscyplinie, by był? Wiesz co, no porównujemy tutaj, powiedzmy, jeżeli porównujemy Lecha i reprezentację, to top miejsca w Polsce, jeśli chodzi o warunki. Więc jakby z punktu widzenia takich warunków, na przykład pracy pierwszej drużyny w Arsenalu i pracy tych dwóch miejsc, o których wspomnieliśmy, to nie jest to generalnie nie jest jakby duża różnica. Wiadomo, to jest tak samo sztab ludzi, którzy chcą to zrobić bardzo profesjonalnie, mają też do tego warunki i finansowe. No bez szczegółów, wiadomo, nie zawsze jest wszystko to idealnie, co byśmy chcieli, bo to też ten świat w polskiej ekstraklasie też nie wygląda tak idealnie, jak nam się wydaje, ale powiedzmy ogólnie, że w miarę zbliżone. Natomiast to, o czym mówiłeś, ogromna przepaść, no jest na poziomie kształtowania, szkolenia młodzieży. To, jak wygląda w takim Arsenalu akademia, to jest po prostu, nie mówię tutaj o samym budynku, bo to też, ja tam byłem tak podekscytowany, mówię, wow, tu macie taki budynek, ekstra to robicie, a oni mówią, o stary, teraz to mamy budynek, ale jeszcze parę lat temu robiliśmy to samo w garażu. Jakby jakość ludzi, którzy tam pracowali i podejście, to jest jak największa wartość tego. Oczywiście, że nie da się wszystkiego zrobić, jeżeli nie masz gdzie tego zrobić. I tam hala, gdzie cała akademia i zespół młodzieży, kobiet Arsenalu jest, no jest przeogromna. No i jest jakby wszystko, czego tam potrzebują, ale to znowu nie jest tak, że to jest sprzęt, który po prostu jest i dzięki temu ta akademia funkcjonuje fantastycznie, tylko to są grupy ludzi, naukowców, którzy mają tam biuro i opracowują badania, jakby analizują zawodników, co można zrobić więcej, żeby zwłaszcza na tym etapie rozwoju akademii tych młodych ludzi zrobić potem różnicę. No i tym się różni zawodnik, który skończy taką akademię od zawodnika, który kończy, nie wiem, czy można powiedzieć akademię w Polsce. U nas mało jest klubów, albo bardzo mało, w których jest jakby taki schemat pracy od małego do pełnego, do seniora, więc
Więc tego też to jest ta różnica, ale no jest to bardzo usystematyzowana praca. No wiadomo, tak jak mówię, no wsparta dużą ilością technologii, czy rzeczami, które dodatkową różnicę robią, ale nie są to kluczowe rzeczy. Według mnie podstawową jest właśnie praca tych ludzi, usystematyzowanie, no i też synchronizacja, no bo jeżeli w takiej akademii zawodnik przychodzi z U16 do U17, to trener wie, co on zrobił. Nie zmienia mu się świat nagle. Tak, wie, co, dokładnie. I trener wie, co on robił wcześniej, wie, że jest przygotowany do danego obciążenia, nie, że mając chłopca, który ma 17-18 lat, musisz go uczyć ćwiczenia siłowego, czy tego, jak o siebie zadbać, więc jakby cały ten fundament jest wcześniej zbudowany i potem faktycznie no, to, że ci zawodnicy są potem też tak zaawansowani już technicznie, taktycznie, i to, że na przykład trening już na poziomie seniora no w piłce nożnej no bardzo mało generalnie w sezonie, no to nie ma dużo czasu na kształtowanie w sezonie, no już jest to tylko granie, regeneracja, no, trening wyrównawczy, więc tam no możesz gdzieś tam tylko ewentualnie szlifować, jakby dokładać pewne rzeczy, no ale cała robota, to jakim zawodnikiem jesteś, jak jesteś sprawnym, ale też jak wytrzymałem w sensie no długości kariery, która cię może czekać dzięki temu, że jesteś bardziej sprawny funkcjonalnie, się wiąże, więc to według mnie jest ogromna różnica. No i tak porównujemy no jakby top w Polsce i klub w Anglii. Top w Anglii, ale to też nie jest tak, że to jest jedna z lepszych akademii, ale tam jakby cały system jest jakby w ogóle tak zbudowany. No wiele tych akademii jest też przez związek prowadzone jest szkolenie tych trenerów, obiektywizacja, testy tych zawodników na każdym etapie, porównywanie między klubami U16, U17 na każdym etapie, chyba U10, no więc to też cały system wymaga tego, żeby to wszystko zsynchronizować. No. Więc na pewno to jest ogromna różnica i życzyłbym sobie nam, całemu środowisku w Polsce, żeby w tę stronę to szło. Myślę, że idzie bardzo powoli, ale idzie w różnych dyscyplinach. No, wiadomo, że są te bardziej bogate, tutaj rozmawiamy o najbardziej, no może chyba pewnie najlepiej dofinansowanej, jaką jest piłka nożna, inne gdzieś tam się dopiero czekają na to, ale no chyba w tym klucz właśnie, w tym systemie ludzi do pracy, których jest też coraz więcej u nas, no ale żeby gdzieś tam działali i rozmawiali jednym językiem, to trzeba trochę to synchronizować. Gdzie się widzisz za 10 lat? Za 10 taki lat? Ten years challenge, ja zawsze pytam, gdzie się widzisz za 10 lat? Ale zawodowo? Tak. Na pewno na wakacjach w Kalifornii, a jak pomiędzy wakacjami, to no chciałbym mieć to, co teraz jakby się od paru lat gdzieś dzieje, czyli cały czas się uczyć w kierunku tego, jak prowadzić zawodników, i na pewno myślę, że w tych kilku dyscyplinach, w których dotychczas pracowałem, to są na pewno, no teraz ten jest bardzo, bardzo fajna specyfika, ciekawe bardzo środowisko do pracy i bardzo chcę iść w tę stronę. Na pewno nie zapominając też o innych możliwościach właśnie w pracy w piłce nożnej czy ewentualnie siatkówce. Ale no widzę siebie też, takim moim marzeniem jest, żeby jak już kiedyś zdobędę jakieś większe doświadczenie, to właśnie móc je przekazywać dalej, i bardzo mi się podoba jakby element edukacji i coś, co też na pewno w Polsce potrzebujemy i przekazywanie wiedzy od tych jakby którą my dostaliśmy, bądź którą sami zdobyliśmy, i na pewno chciałbym jakby rozwinąć się też w kierunku właśnie edukowania ludzi, przekazywania informacji dalej i cały czas zdecydowanie pracy no teraz myślę, że cały czas w sporcie i takim celem jest, żeby z zawodnikiem, którym pracuję z każdego dnia być w stanie mu pomóc jeszcze bardziej, no bo to oni są, zawodnicy są naszym celem, no nie nasze ego, na którym może na początku się kierujemy, też tak miałem, no ale no koniec końców no to nie robimy tego dla siebie, poza tym, że to jest nasza praca i oczywiście chcemy z tego żyć, no to po to, żeby ci ludzie mogli osiągnąć to po co to robią, po co nam zaufali, bo to też jest ważny element tego, że ludzie, z którymi pracujemy, nam ufają, albo jeżeli nie ufają, to z nami nie pracują i odpowiedzialność za to, żeby jak najlepiej im pomóc, i w tę stronę chciałbym iść dalej. Jeżeli miałbyś być, a widzę po komentarzach i tutaj po ilości lajków i w ogóle wszystkich serduszek, które to wyskakują, że jesteś inspiracją dla ludzi, co byś przekazał młodym fizjoterapeutom, trenerom, nie wiem, trenerom personalnym i trenerom przygotowania motorycznego jako takie jakieś zdanie, które, czy kilka zdań, które ma im pomóc?
Sentencja na koniec? No, taka. Sentencja na koniec. Tak. No, przede wszystkim uważam, nie powiem nic odkrywczego poza tym, co mówiłem dotychczas, myślę, bo na samym początku swojej, gdzieś tam mam też kontakt z paroma osobami, które gdzieś zaczynają karierę, czy trenerów, czy fizjo, nie zrażać się przede wszystkim tym właśnie, gdzie pracujesz, z kim pracujesz, bo nie każdy na początku ma okazję pracować w jakimś super miejscu. Podstawą jest gdzieś tam samorozwój, próbowanie też na sobie wielu rzeczy, no bo nie ma lepszej okazji do tego, żeby doświadczyć czy wypróbować, jeżeli sam tego nie, na sobie nie doświadczysz. No i szukajcie, uważam, że też na bazie mojego, tego co ja doświadczam, no w otwartości na doświadczenie innych starszych, doświadczonych ludzi. Trzeba też takich odpowiednich spotkać, to też jest bardzo ważne, ale jeżeli nie mamy takiej okazji, ja też uważam, że wiele się nauczyłem od ludzi, których nawet w życiu nie spotkałem, w sensie czytając ich książki, jest teraz bardzo łatwy dostęp do takiego rozwoju, no nie wiem, czy podcasty, czy wywiady, ludzie, artykuły, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, zrobili wiele i warto od nich czerpać, więc na pewno pod tym względem jest to bardzo ważne, żeby nie nastawiać się, na jakim trzeba być etapie, żeby powiedzieć, że jestem wystarczająco dobry, żebym się mógł zamknąć tylko i wyłącznie na swojej wiedzy. Jeżeli ktoś tak jest, no to ktoś na takim poziomie jest, no to bardzo szczerze gratuluję. No uważam, że pasja zawsze się obroni i jakby chęć, zaangażowanie zawsze się obroni. W końcu się to i pewnie finansowo też zwróci i będziemy pracować w ten sposób, jaki chcemy. Ale podstawa to na początku po prostu się tym jarać i robić. I dla mnie dodałbym, to jeszcze nie martw się, że nie masz budżetu w klubie. Tak. No to też padło takie pytanie, czy ja muszę mieć budżet, żeby coś zrobić. Nie muszę mieć budżetu i to już powiedzieliśmy nieraz. Oczywiście, możesz to zrobić lepiej, jeżeli masz ten budżet, natomiast no, nastawianie się w ten sposób, no to w niewielu miejscach możesz cokolwiek zrobić, jeżeli tylko w ten sposób na to patrzysz. No, wiesz, jaki jest twój cel, wiesz, jaki to też może być mieć skutek na zawodnikach, a to jest największa wartość, jeżeli zawodnik ci powie, że na przykład zrobiłeś różnicę, czy czuje się lepiej i to się naprawdę w taki czy inny sposób zwróci i dobrze zakończy i dla ciebie, i dla ludzi, z którymi pracujesz. Tak mam nadzieję, tak na to też patrzę. Ja ci bardzo dziękuję za ten długi czas, który spędziliśmy tutaj razem, rozmawialiśmy troszkę o przygotowaniu motorycznym, fizjoterapii i dojście do takiego sukcesu, jaki ty osiągnąłeś. Jeżeli dotrwałeś do końca i uważasz, że ten podcast jest super, jesteś trenerem, jesteś fizjoterapeutą, jesteś trenerem przygotowania motorycznego, to ja mam prośbę, udostępnij ten podcast, żeby inne osoby również mogły skorzystać. To dla was, drodzy widzowie, ta piękna sentencja. A tobie, Staszku, bardzo dziękuję za spędzony czas i za poświęcony czas dzisiaj ze mną. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. A ja was zapraszam do kolejnego podcastu z kolejną osobą z serii Dachowski Pyta. Body, 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 body.